Moi Ostomili, witajcie od Cerciska na drugim kongresie regionów tu w Sokole w Nowym Sączu. Wczek, kontynuując myśl księdza profesora Tischnera, który był tak pięknie cytowany, pokazywany, przywoływany w pierwszy dzień, przeczytać jedną myślą. Być sobą to poczuć się wolnym na swojej ziemi, zrozumieć i oswoić świat, na którym się żyje. Żeby móc dobrze pracować na tej ziemi, trzeba poznać jej przeszłość, rozumieć ludzi i kulturę. Bez wczucia się i wniknięcia w tę kulturę nie zrozumie się ludzi ani siebie. Tożsamość, nowe dyskursy. Moi Ostomili, naszym opiekunem naukowym tego spotkania, tych naszych deliberacji, jest doktor habilitowany Kazimierz Sikora, którego witam od serca. I zanim oddam głos, co by i nas przywitał, naszych panelistów, to jeszcze dwie takie rzeczy. Będziemy tu troszkę musieli z uśmiechem, ale jednak czasu pilnować, jakby się nam gdzieś przedłużało to dzwonuskiem dom znać. Druga sprawa to weźmy te komórkowe telefony gdzieś i powyłączajmy, powyciszajmy, będzie nam to sprytniej tu. Powyciskujmy, jak to Józef podpowiadał. I trzecia ważna sprawa dla was to bez względu na syczkę o godzinie 13 spod Sokoła wyjeżdżają syczka do Rytra. Co by się nie działo, żebyście o tym wiedzieli. Moim obowiązku tu będzie troszkę tym syczkim zawiadować, potem i was pytać o włączenie się do dyskursu, do rozmowy, ale teraz już profesorze Kazimierzu, nas Krakowiaku, oddaję mikrofon i pytam o dalsze prowadzenie. Bóg zapłać. No to w imię Boże kółko bruzdom. Trzeba zaczynać. Szanowni Państwo, czuję się zaszczycony tym, że organizatorzy powierzyli mi zadanie przygotowania panelu dyskusyjnego poświęconego problemom tożsamości i obecności gwary folkloru w nowych kontekstach kultury. Zestaw zagadnień trudnych, niejednokrotnie kłopotliwych i ogniskujących emocje, często negatywne, ale jednocześnie prowokujący bardzo ważne pytania o przyszłość tych naskich światów i wartości wiejskiego obszaru kulturowego. Sprawa poważna, więc i ubrałem się stosownie do okoliczności, a do udziału zaprosiłem, jak widać, nie kwiat akademickiej młodzieży, wyjąwszy panią profesor Mlekodej, ale uczonych językoznawców o uznanej pozycji i znaczącym dorobku naukowym. Tu od razu pragnę wyjaśnić, że stan zdrowia nie pozwolił na przyjazd profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, twórcy Polskiej Szkoły Etnolingwistycznej, osoby niezmiernie zasłużonej dla tego dyskursu, który zamierzamy toczyć. Będzie za to z nami obecny dzięki nagraniu przygotowanemu zawczasu i wypowiedzi, którą odtworzymy dla Państwa. Dla uczestniczących w tym panelu dyskutantów, dialektologów i znawców regionalnej literatury jest rzeczą oczywistą, że to właśnie gwara, nieco innego, mowa wsi polskiej jest szczególnym bogactwem jej duchowej kultury, a zarazem jest też ostoją i spoiwem tożsamości lokalnej. Warto o tych rzeczach przypomnieć. Zwłaszcza dzisiaj, gdy ta mowa opuszcza orbitę chłopskiej etniczności, ulega głębokim zmianom językowym i wkracza w nowe obszary polskiej kultury. Wszystkich panelistów łączy troska o to bogactwo i zgoła nieobojętny stosunek do przeszłości. Powiem w ten sposób. Wyjście z komborni w świat nie oznacza dla żadnego z nas zerwania z tamtym światem, lecz rozumną troskę o dziedzictwo ojców. Dajemy i moi współuczestnicy dają temu wyraz świadectwo swojej naukowej pasji i popularyzatorskiej działalności. Są w tym gronie osoby mające liczące się i wybitne osiągnięcia na tym polu. Niechże będzie to rękojmią właściwego poziomu i zaangażowania dyskusji. Problemem podstawowym jest sam status i forma obecności gwary we współczesnym pejzażu językowo-kulturowym Polski.
Czy prawdą jest, że gwary zamierają, ulegając niwelacji, dezintegracji, a może jednak te opinie są przesadzone? Gdzie mówi się gwarą i dlaczego? Na te i podobne pytania spróbuje poszukać odpowiedzi dr Artur Czesak. Sprawa nie jest prosta, bowiem istnieją głębokie różnice w postrzeganiu żywotności gwar. Cechą polskiego krajobrazu językowego jest zróżnicowanie. Są obszary, gdzie te trwają i trwają jako pozytywnie wartościowany kapitał kulturowy. Są też takie, gdzie mowa starszego pokolenia jest znakiem tożsamości niepoddającej się ideowym naciskom, jakże zmiennym w ciągu minionego stulecia. Najpilniejszym zadaniem naukowym staje się właściwe udokumentowanie tych terytorialnych odmian języka, które można dziś uznać po prostu za niestandardowe. Profesor Józef Kąś, znawca góralszczyzny, oceni, czy ten pesymizm w ocenie przyszłości gwary jest uzasadniony, czy w sytuacji tak znacznego zainteresowania folklorem widocznego w ożywieniu kulturalnym na wsi, głównie za sprawą wiejskiej, nowej wiejskiej polskiej inteligencji, niekwestionowanego awansu kulturalnego owych małych ojczyzn, czy w tej sytuacji możliwa jest rewitalizacja gwary i jakiś powrót do niej jako narzędzia komunikacji? W jakich warunkach i formach byłoby to możliwe, skoro tak dużo energii poświęca się wątpliwym próbom kodyfikacji gwary i podniesienia jej do roli języka standardowego, a więc literackiego? Ważne jest także społeczne i kulturowe tło tego zjawiska, jak też to, że bywa ono postrzegane z niechęcią na wsi i wśród władz, na przykład samorządowych i oświatowych. W tym miejscu warto złożyć deklarację, że będziemy mówić, proszę Państwa, rzeczy tutaj być może i kontrowersyjne, będziemy mówić jednak szczerze. Za taką prawdę warto nawet narazić się na surowe opinie dyskutantów. Pytanie o przyszłość gwary jest niewątpliwie zarazem pytaniem o język młodego pokolenia mieszkańców wsi. To w nim niczym zwierciadle odbijają się wszystkie, często groźne zjawiska kształtujące nieco rozedrgany obraz lokalnej współczesności. Z tej racji niewątpliwie winien się stać przedmiotem nie tylko pilnej diagnozy, ale i nauczania. Takie są potrzeby edukacji regionalnej. Z prawdą i mitami na ten temat zmierzy się pani profesor Anna Mlekodaj, wytrwale realizująca autorski program kształcenia regionalnego na Podhalu. Za jej przyczyną będzie także można prześledzić rozmaite fluktuacje idei regionalizmu, jego decentralizacji, wielopostociowości, wkraczania do obszaru sztuki użytkowej, tak zwanego etnofuture, jako alternatywy dla tradycyjnego folkloru. Tu nie chciałbym im oczywiście odbierać ich chleba, więc ten wątek zamknę. Nie wyczerpuje to całości ważnych dla przyszłości gwary i lokalnej kultury zagadnień, bo więc wiele negatywnych zjawisk w kulturze wsi jest wprost wynikiem dezintegracji tradycyjnej kultury chłopskiej, agrarnej i rozpadem wiejskiego etosu systemu wartości. Realizowany od kilku lat pod moim kierunkiem program badawczy w okolicach Krakowa wszystko w porządku? A więc realizowany od kilku lat pod moim kierunkiem program badawczy w okolicach Krakowa przynosi starania o jakby odnowienie, restytucję międzypokoleniowego przekazu wartości i treści kultury symbolicznej z wykorzystaniem nowych mediów i aktywności samorządowej młodej wiejskiej inteligencji. Idzie tutaj najpierw o gminę Iwanowice, obecnie gminę Szczurowa. Dąży się w tym wypadku do umocnienia poczucia wartości lokalnej tradycji, akceptacji atrakcyjnych form folkloru i gwary wśród młodzieży. Dyskutant, czyli moja skromna osoba, bronił będzie zaciekle stanowiska, że wszelkie działania na tym polu wymagają przede wszystkim dyskursu wartości, nie dającego się wycenić wysokością unijnych dotacji. Panel otworzy, proszę Państwa, wypowiedź znakomitego językoznawcy, jak wspomniałem, badacza folkloru, profesora Jerzego Bartmińskiego. A nad przebiegiem dyskusji czuwał będzie nasz nieoceniony Bartłomiej Koszarek z właściwym sobie temperamentem i wdziękiem. Szanowni Państwo, w kręgu tych idei pragniemy pozostać, bo przecież
jest rzeczą jasną, że istotą kultury jest kontynuacja i trwanie. Przyszłość jest w zmianie. Nie można się do niej odwracać plecami. Nie może jej zastąpić żadne sanktuarium spraw minionych. Pantarei, a więc wszystko płynie, w czym zawiera się heraklitowe przeświadczenie o braku stałości w świecie, odnosi się również do tego kręgu zagadnień. Istotą żywej kultury jest kontynuacja i zmiana. Takich znaków życia oczekujemy także od kultury ludowej. Wróć, regionalny. Oddaję głos, myślę, że to jest właściwy moment, panu doktorowi. No i jeszcze tutaj, przepraszam, bo jeszcze mamy tą... Zanim jeszcze puścimy pana profesora Bartmińskiego, to pytam pięknie, uważajcie na te bystre sudysyczka, bo ja by też to zrobił, nie powiem co, i pani Hania też powiedziała, też by to samo zrobiła, nie powiemy co, jak to nazwać. Także rzeczywiście uważajcie strasznie. Pytam, a jak nie, to będę musiał robić tu reanimację, chyba że w to koniec nie chcę, to będę tu błaśkał i chętny, nie? Pytamy teraz pięknie przejść do rzeczy. Prosimy o projekcję. Koncepcja w takiej postaci dojrzałej, ona się pojawiła w niemieckiej filozofii języka na przełomie XVIII-XIX wieku. To się łączy z nazwiskiem Wilhelma von Humboldta. Humboldtów to było dwóch braci, oni mają wielkie zasługi dla kultury, między innymi wymyślili system edukacji uniwersyteckiej, ale Humboldt był znawcą, Wilhelm był znawcą języków i on zauważył, że języki sugerują pewne widzenie rzeczywistości. W zależności od tego, jak nazwiemy jakiś przedmiot, jakieś zachowanie, jakieś zjawisko, to jak gdyby postrzegamy trochę inaczej. No, żeby to przyłożyć do współczesnych realiów. Toczą się wojny i stale słyszymy o tym, że ktoś kogoś poszkodował, zabił. I jak nazwać teraz kogoś? Czy to są bojownicy? Czy to są terroryści? Czy to są partyzanci? Czy to są powstańcy? Musimy wybrać spośród kilku określeń, ja wymieniłem cztery, ale ich jest więcej. I ja za każdą nazwą tego, kto walczy bronią i po to, żeby albo się bronić samemu, albo żeby kogoś zabić, stoi wartościowanie, stoi pewien sposób kreowania obrazu tego człowieka. I to pokazuje tę siłę języka. My teraz mówimy o terrorystach. No, kim oni są dla nas? Oni są zbrodniarzami, oni są mordercami, ale to z innej perspektywy, no ktoś to usprawiedliwia, bo oni wierzą, że to jest w jakimś sensie niezbędne, dobre, służy czemuś i tak dalej. Za językiem, za sposobem nazywania, za sposobem mówienia o sobie, o innych, o świecie, stoi właśnie nie tylko opis przedmiotu, stoi też pewna interpretacja tego przedmiotu. I co najciekawsze i najważniejsze może, to stoi pewne wartościowanie. My wtedy po prostu dokonujemy oceny, a z kolei wartościowanie wpływa na nasze postawy. My możemy się odnosić do kogoś lepiej albo gorzej. No mamy spór o uchodźców. Mamy tych nazw, jest synonimicznych nazw uchodźców jest w języku w tej chwili około 20. To są emigranci, migranci, to są uchodźcy albo to są wygnańcy. A może to są uciekinierzy z tych okrutnych regionów, gdzie się toczy wojna, gdzie grozi im życie. Za każdym słowem kryje się trochę inny sposób właśnie i konceptualizacji, to jeszcze pół biedy konceptualizacji, ale wartościowania. I ta niechęć na przykład do cudzoziemców, do obcych, do innych, ona się bierze właśnie też z języka, sposobu, w jaki ktoś mówi do nas, ktoś mówi o nich, ktoś w prasie podaje tak, a nie inaczej i to wpływa na zachowania i to jest siła języka. Sposób odczuwania i sposób mówienia, poza tym, że to służy nam sam indywidualnie, to jeszcze wytwarza pewną wspólnotę ludzi, którzy mówią tak samo. To Sepier tak ładnie to nazwał, że kto mówi tak jak my, jest jednym z nas.
W języku tkwi ogromny potencjał łączący. On jest nieuświadamiany przez mówiących. Mówimy tak, jak oddychamy powietrzem, którym żyjemy. My tego powietrza nie widzimy, ale ono jest. Ono nam pozwala oddychać. Język ma tutaj, ta metafora język to jest powietrze kultury, jest dobrą metaforą. W kreowaniu światów za pomocą języka celują poeci. Oni potrafią wyczarowywać światy, których de facto nawet nie ma. Witkacy kiedyś tę kreatywną moc języka ilustrował przykładem takiego zdania: żywy trup, przemieniając bykołaków nicość, w żywe koło zamieniał kalamara paksę. Wykreował dziwny świat, którego nie da się nawet wyobrazić, ale język daje takie możliwości. Przy Bosiowie się podobała metafora w dyskusji na temat metaforyzacji języka. Użył takiego określenia: świt okna błyskawic otwiera. Jak to sobie wyobrazić? Aha, właśnie o to chodzi, że metafora może być niewyobrażalna, a ona jest ładna. Więc może być, ta siła kreatywna języka jest ogromna. I trochę to jest niebezpieczne, bo my możemy przez użycie słów stworzyć z jednej strony ładne fikcje poetyckie i fikcja poetycka jest odbierana w postawie kontemplacji estetycznej. Ale my możemy tworzyć fikcje nie tylko poetyckie, fikcje społeczne. Mówić o raju, który nas czeka, o dobrobycie, który jest w zasięgu ręki i tworzyć ułudę za pomocą środków językowych. Politycy potrafią to robić, obiecując tak zwane złote góry. To nie dotyczy tylko językowych oczywiście kwestii, to dotyczy wizji, programu i tak dalej, ale język jest tym narzędziem, które może wykreować coś, za czym nie stoi twarda rzeczywistość. Pytanie o tożsamość lokalną jest dzisiaj kluczowe, bo my żyjemy w Rzeczypospolitej regionów i każdy region chce i ma prawo i ma co chronić, pokazywać i ma się czym legitymować. To jest bardzo ważne, żeby tę tożsamość podtrzymać. Natomiast prawdą jest, że tożsamość lokalna może się opierać na bardzo różnych wyznacznikach. Tożsamość jest oparta o pewne materialne także wyznaczniki. No, cmentarz jest właśnie tak, że łączy materialne znaki z tymi znakami kulturowymi, z językiem, z nazwiskami. Ale no, mamy mnóstwo różnych architektonicznych zabytków, wokół których się wytwarza pewna legenda, te legendy i podania, one są często oparte na budowlach, a to ruiny zamku, a to jakaś wieża, a to jakaś kapliczka, a to jakiś krzyż i to są te znaki takie wymierne, to jest ta przestrzeń, która jest znacząca, ona przemawia, za każdym taką kapliczką czy krzyżem stoi jakaś historia ludzka, ktoś to zrobił kiedyś po coś. I to warto chronić. Więc znak tożsamości. Pytanie, kto się do tego znaku poczuwa. I tu jest pytanie o szkołę, o organizacje lokalne. Czy one podtrzymują pamięć o tym i nawiązują do przedmiotów, do jakichś miejsc pamięci i do ludzi, którzy tu z tym miejscem są związani. Ale te znaki tożsamości są czasami na powierzchni. W Kazimierzu, jak obserwuję bogactwo regionów, bo tam przyjeżdżają z całej Polski, to można nasycić oczy widokiem strojów ludowych na przykład. Oczywiście język, gwara lokalna, to jest wyznacznik tożsamości, najbardziej może wyrafinowany. Z gwarą jest tak, że ona z jednej strony zanika zupełnie, bo rzeczywiście nauka powszechna języka ogólnopolskiego, literackiego w szkole, no, to zrobiło swoje. Jesteśmy wszyscy wykształceni, znaczy to młode pokolenie Polaków jest wykształcone w szkole i gwarą nie mówi, ale słyszy czasem jeszcze od swoich rodziców czy od swoich dziadków, więc jest
zainteresowanie rosnące wśród młodych ludzi, wśród tego nowszego pokolenia, mową swoich no już nawet nie rodziców, tylko dziadków. Próbujemy zrekonstruować obraz świata tradycyjny, ludowy, oparty na tekstach folkloru, na gwarze, na sposobach mówienia, na opowiadaniach różnych, także na takich wspomnieniach ludzi. On jest trudny do ujęcia w kilku słowach. On nie jest taki spójny do końca. On jest ciekawy przez to, że odbiega od naszego standardowego obrazu utrwalonego w polszczyźnie ogólnej, ale gwary, no nie ma jednej gwary, jest tych gwar bardzo dużo. Mamy i kaszubską, no gwary, teraz już język się mówi, ale mamy wielkopolską, mazowiecką, małopolską, śląską. I w różnych regionach trochę te obrazy świata się różnią. W tej chwili zachwycamy się na przykład gwarą góralską, którą opisuje w ogromnym dziele swoim pan Józef Kąś. Wydaje, zaczytujemy się w tym dziele, bo ono pokazuje urodę tego języka, który notabene, przecież wiemy, że ksiądz Tischner nawet kazania wygłaszał w gwarą góralską, więc te obrazy są trochę inne w różnych częściach Polski. Tradycją to jest tak, że my jesteśmy zanurzeni po uszy w tradycji, tylko my sobie tego nie uświadamiamy. Takie słowo woda. Kto mówi, że to jest tradycyjne słowo? To jest nasze aktualne żywe słowo. Że ktoś jest dobry, ktoś jest piękny, no to są nasze zwyczajne słowa. One za nimi stoją wieki całe. To są bardzo archaiczne. Matka. Przecież to jest słowo, które łączy wszystkie języki indoeuropejskie, mają to słowo w różnych wariantach. Więc my żyjemy tradycją nawet wtedy, kiedy my nie mamy świadomości, że my tkwimy tak głęboko w tej tradycji. O tradycji mówimy wtedy, kiedy pewna cząstka tego, co nam z przeszłości się dostało do dyspozycji, zaczyna zwracać uwagę. Zaczyna zwracać uwagę i wtedy my się zastanawiamy właśnie nad tym, uświadamiamy sobie, aha, jest pewną tradycją i może warto ją podtrzymać. Nazwy rodzinne na przykład weźmy sobie. No mówimy wujek i stryjek. To jest tradycja odróżniać brata matki, wujka i stryjka, czyli brata ojca. Długi czas to było jak chleb powszedni, jak powietrze. Myśmy na to nie zwracali uwagi, ale po pewnym czasie jedno słowo wypada i aha, zastanawiamy się wtedy, no to może warto ocalić te różnice. Jest bardzo dużo tradycyjnych nazw, które już nic nie mówią. Szurzy na przykład, dziewierz. Były te nazwy używane w historii języka polskiego, one przepadły. I teraz pytanie, czy warto te tradycje odnawiać? Ja myślę, że nie, bo jeżeli język sam dokonał, język sam, to znaczy społeczność mówiąca, wycofuje pewne określenia, to widocznie jest jakaś racja za tym stoi, to znaczy nie ma takiej potrzeby, bo my mamy inny sposób wydzielania relacji międzyludzkich. I teraz pytanie, jaki? Czy są jakieś nowe? Tak, wujek na przykład. Wujek zrobił karierę. Wujkiem się nazywa nie tylko brata matki, ale osobę w ogóle spowinowaconą. Powinowactwo i pokrewieństwo to są dwie różne relacje, więc tutaj ci powinowaci wchodzą pod nazwę wujka. I teraz się pytanie znowu wyłania, kogo możemy tym wujkiem nazwać? No ja mam dosyć różne przykłady w rodzinie, nie będę ich tutaj ujawniał, ale wujkiem to jest także drugi mąż na przykład mojej synowej, czy coś takiego. Więc jest to rozciągliwe słowo, nie bez kozery się rozciąga tak znaczenie słowa, bo te relacje są mniej wyraziste niż były kiedyś, prawda? Słownik się zmienia i to wszystko ma swoje uzasadnienie. Język jest, służy komuś, służy nam, służy do wyrażania czegoś, co jest ważne w pewnym momencie i tu jest prawo, że wycofuje się to, co jest zużyte, a wprowadza się coś, co jest funkcjonalne. Gdyby to przenieść teraz na kulturę w ogóle
i na folklor na przykład. No, myślę, że można podobnie rozumować, że nie wszystko, co było, zasługuje na kontynuację, nie wszystko, co było, jest jednakowo potrzebne nam dzisiaj. O tak bym powiedział. Jeżeli coś przepada, no to widocznie są po temu powody. Może to być tak, że dla jednych to już przestaje być wartością, a dla innych pozostaje wartością. Obrzędy na przykład. Niektórym są niepotrzebne, niektórzy sobie radzą w życiu bez jakiejś oprawy obrzędowej, a wielu osobom ta oprawa obrzędowa, czy to chrzciny, czy to wesele, czy zaręczyny, jest potrzebna. Obrzęd sprzyja podtrzymaniu dobrych relacji międzyludzkich. To na pewno. Daje im pewną sprawdzoną, akceptowaną społecznie oprawę. To jest bardzo potrzebne, bardzo ważne. W tradycji ludowej to było przebogate, było wesele, było tam mnóstwo tekstów, przyśpiewek. To wszystko już przepada, nie do końca, ale przepada. Natomiast wchodzą nowe elementy i to potwierdza, że taki obrzęd jest potrzebny ludziom i on jest kulturowo ważny, ciekawy. Ja nie mogę występować w roli sędziego, instruktora, co kto ma robić. Ja bym nie chciał w takiej roli wystąpić, chociaż od językoznawców oczekuje się tworzenia norm językowych. I tutaj nawet w przypadku normy językowej jest pewna możliwość wyboru. Tym bardziej dotyczy to innych kulturowych praktyk, niejęzykowych. Dotyczy to właśnie zwyczajów, obyczajów, dotyczy to muzyki, dotyczy to gustów. Różnorodność, żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym, demokratycznym i tutaj kreowanie czy roszczenie sobie przez kogokolwiek prawa do dyktowania komuś czy ustalania normy jest bardzo niebezpieczne, bardzo niedobre. Są tacy, którzy to robią. Jest oczekiwanie społeczne, to jest poza dyskusją, że będzie pewna wolność, swoboda, prawo wyboru i szacunek dla tych, którzy wybierają inaczej niż ja bym chciał. I to jest moja odpowiedź. To dotyczy kultury, to dotyczy też tradycji. My żyjemy tradycją. Teraz, czy uznajemy, jest pewna cząstka dziedzictwa, którą się wydobywa, eksponuje, która jest szczególnie poddana ochronie i tu się włączają politycy. Co chronić? Jest ta polityka historyczna w tej chwili. To dotyczy też naszej przeszłości narodowej. Czy wszystko, co było w przeszłości, my uznajemy? Nie. My mamy prawo wyboru. I robimy to. Nam się podoba Konstytucja 3 maja, chociaż była uchwalona niecałkiem zgodnie z ówczesnymi prawami, a nie podoba nam się Targowica. I to jest nasz wybór. Więc my dokonujemy nieustannie wyboru tradycji. Teraz te wybory są przedmiotem sporu znowu. Czy tych żołnierzy wyklętych kanonizować już tak w całości, czy jednak zróżnicować? Byli tacy i tacy. Byli tacy, którzy bronili polskości, ale byli tacy, którzy w imię obrony polskości popełniali błędy, a nawet zbrodnie. Więc tu wybór w przypadku tego dziedzictwa jest nieodzowny, nieunikniony. Zawsze będziemy musieli tu wyżej coś postawić, czegoś się może zaniechać, a może nawet odżegnać się od pewnych niedobrych tradycji, jak wiemy po Jedwabnym, że nie wszystko było piękne w naszej historii. I tu wikłamy się w nieustanne spory. Nie ma ucieczki od tego. Jak się chce być wiernym wartościom, trzeba umieć tych wartości bronić i trzeba umieć polemizować z tymi, którzy te wartości kwestionują. Dziękuję. Na pewno przekażemy panu profesorowi informację, że spotkało się jego wystąpienie z tak żywym zainteresowaniem. Chyba, że się nagromy potem i pozdrowienia wyślemy, tak jak on tu nam pięknie prawił, to my mu tu z zadawaniem pytań. No, może być. Na trzecim kongresie będziemy sobie dyskutować. No, oczywiście. Proszę państwa, w rozwijającym się tym dyskursie regionalnym, bo chyba tak już należy o nim mówić, są zagadnienia kluczowe, nie do przecenienia. Taką w moim przekonaniu jest wartość języka w kształtowaniu i utrzymywaniu tożsamości regionalnej.
Trudno wyobrazić sobie nawet muzyczny i słowny folklor bez gwary. No brzmi to marnie. Językoznawca, dialektolog wie, że całe światy kryją się za tymi słowami, słowami naszych ojców i dziadków. Ale i ma się dziś świadomość, że częstokroć trzeba być po tych zaświatach po prostu przewodnikiem. Za to na przykład ceni się nowatorskie dzieło profesora Kąsia. Nie wystarczy rejestrować. Trzeba posunąć się dalej. A więc trzeba, powinniście, musicie. Kto? Proszę Państwa, dla kogo? Niewątpliwie nie jest to zadanie dla ignoranta. Wymaga też umiejętności i motywacji. Tego na pewno nie można odmówić uczestnikom naszego kongresu. Przekonywanie przekonanych to trud jałowy. Trzeba jednak przypomnieć w tym miejscu, uprzedzając możliwe pytania i głosy w dyskusji, że tożsamości regionalnej nie można utożsamiać z tożsamością etniczną, bo aspiracje kulturalne regionów nie sięgają tak daleko. Tak daleko, by sądzić, że trzeba promować gwarę jako język standardowy, literacki, zdolny zaspokoić wszelkie potrzeby komunikacyjne nowoczesnego społeczeństwa, zaprosić go nawet do sali wykładowej czy na ambonę. O coś innego chodzi. Skoro tożsamość regionalna wynika z przywiązania do regionalnej tradycji, miejsca, jego lokalnej kultury i świata wartości symbolicznych. Psychologicznie to taki stan świadomości ludzkiej, przy którym zachodzi indywidualna i zbiorowa identyfikacja z regionem i jego społecznością. Jeśli tak, to nie ma w tym żadnej sprzeczności z polskością. Można przyjąć stanowisko, że raczej idzie tu o odmianę tożsamości społecznej tworzącej się na podstawie odniesień do regionu i jego lokalnych wartości, tradycji i kultury. W tym sensie jesteśmy jednością w różnorodności. Regionalna różnorodność przekłada się więc na bogactwo i siłę polskiej kultury. Jest jeszcze jedna rzecz warta przypomnienia. Ów dyskurs nowej regionalności musi opierać się, to jest moja teza, na wartościach i poczuciu więzi. Od pewnego czasu wieje w polskiej kulturze regionów wiatr od morza. Świadczy o tym na przykład postanowienia Kongresu Kociewskiego, inicjatywy podejmowane na Żuławach, na Śląsku, na Kurpiach i w innych regionach. Niewątpliwie widać to w ożywieniu kulturalnym na wsi. Jest jakieś wielkie oczekiwanie zmiany. Trafnie to jeden z młodych twórców określił, a później podchwycili to politycy, nadużywając tego sformułowania, że wieś jedzie na zaciągniętym ręcznym hamulcu. Strach pomyśleć, co by było, gdyby ktoś go zwolnił. Ale rośnie też poczucie krzywdy tych polskich Irokezów, którzy po prostu próbują się w tej rzeczywistości odnaleźć, a jak pokazują studia pani profesor Izabeli Bukra-Berylskiej, w sumie stali się tą grupą społeczną, która poniosła najpoważniejsze koszty transformacji, bez żadnych osłon. Można się w tym wszystkim pogubić. Myślę, że w odnalezieniu się pomoże nam pan dr Artur Czesak. Prosimy. Żądania są sformułowane trochę na wyrost, ale spróbujemy zrobić taki remanent. Jak tu gadać, żeby się sam pojął? Musimy wyjść poza pewne schematy na samym początku. Pierwszy to taki, że ja jestem badacz, a przede mną siedzą obiekty badań lub reprezentanci środowisk, gdzie jest jeszcze więcej obiektów badań. Zmieniła się sytuacja od XIX wieku, kiedy zaczynały się badania ludoznawcze i badania dialektologiczne. To nie jest tak, że reprezentujący zwykle środowisko panów czy inteligencji badacz stykał się ze światem sobie zupełnie obcym. Jak tu siedzimy, jesteśmy reprezentantami tego ludu, a nie panów. To jest bardzo istotna zmiana paradygmatyczna. I wydaje się, że nie do końca umiemy sobie z nią poradzić, bo generalizujemy. Mówimy, gwary zanikają,
Albo gwara zanika, powiedział profesor Bartmiński. Przepraszam za polemikę z nieobecnym. Tymczasem my właśnie wiemy, że to nie jest taka prosta opozycja, język polski nauczany w szkole i słyszany w radiu i telewizji, a język gwarowy, jak niektórzy mówią. Nie tylko wielkie obszary dialektalne, Mazowsze, Wielkopolska, Górny Śląsk, Małopolska, nie tylko mniejsze segmenty, jak Góralszczyzna, tutaj zwłaszcza wiadomo, nie tylko segmenty takie jak Sądeckie, nie tylko takie jak Orawa, bo czy Śląsk, czy Śląsk Cieszyński, tu teraz patrzę na pana Brodę, bo on wie, że Jaworzynka to nie to samo co Koniaków nie to samo co Istebne, a jeszcze jeden koniec i drugi koniec to są tak istotne różnice. To są różnice kultury, ale też systemu językowego, tego poczucia bycia sobą u siebie, mówiąc po tischnerowsku. Więc jeśli mówimy, że gwara zanika, to niekoniecznie mamy ciągle to samo na myśli. Dalej, słownikowe definicje gwary mówią, że to jest mowa ludności zamieszkującej miejscowości nie zajmujące w kraju dominującego stanowiska pod względem kulturalnym. I to się zmieniło, bo w tej Rzeczypospolitej samorządnej, Rzeczypospolitej gminnej czy powiatowej niejednokrotnie jest tak, że żyje się stosunkowo nie tyle lepiej, ile sensowniej w takiej małej społeczności, dobrze zorganizowanej, wiedzącej co i po co robi, budującej szkołę, boisko i tak dalej, czy dojazd do czegoś, czy wały przeciwpowodziowe, aniżeli w jakimś takim postindustrialnym molochu miejskim. No i co się z tymi gwarami dzieje? Po pierwsze, niektóre rzeczywiście zanikły. Zrobimy taki krótki remanent. Zanikły, bo na przykład zabito użytkowników gwary, że rozproszyła się jakaś społeczność lub wyemigrowała. Na Mazurach w zasadzie jedna miejscowość Sorkwity jako taką spójność i użytkowników mazurszczyzny można tam usłyszeć. Gdzie indziej nie zmieniło się nic. I to są regiony, o których w ogóle nie myślimy. Jakieś takie wielkie obszary Lubelszczyzny, Kieleckiego, Mazowsza, okolic Warszawy. Niekoniecznie tam gwara zanikła, bo co nazwać zanikiem gwary? Gwara zmieniła swoje funkcje, nie jest podstawowym środkiem komunikacji ludu między sobą, ale to możemy stopniować, aż do takich przejawów długiego trwania, że jeśli Pomorzanin umie powiedzieć tylko jo, a Wielkopolanin oburzyć się i powiedzieć łe, a Krakowianin powiedzieć idze, to być może możemy to nazwać jakimś trwaniem tej gwary wciąż. Są podejmowane działania rewitalizacyjne, to sprawa, którą jeszcze postaram się poruszyć. Są podejmowane działania zachowawcze i prezentacyjne zarazem. Tutaj nasze właśnie zespoły ludowe, grupy obrzędowe jakoś w tym uczestniczą. Jak ten stan gwarowości wygląda? Kaszuby mówią po kaszubsku, Kociewie mówi po kociewsku. Warmiaków też się trochę znajdzie, tych, co nie wyjechali, a tych, co wyjechali też. I Mazurów. Na kurpiach wydawane są elementarze, słowniki, język kurpiowski, nie przepraszam, kurpiowski dialekt literacki znajduje swoje miejsce w szkole i kościele. Na Powiślu coś się dzieje. Na Wileńszczyźnie, tak idąc od szeroko pojętej północy, pisze się świetne blogi miejscową odmianą języka prostego. Mazowsze milczy, ale trochę za mało wiem. Świętokrzyskim gwara się trzyma tam, gdzie się trzyma.
Sandomierskiem, Lubelskiem, Przemyskiem, Krośnieńskiem, Sanockiem, Rzeszowskiem, z bardzo istotnymi różnicami tu między Głogowem a Sokołowem Małopolskim, Sądeczyzny i południa Polski omawiać nie muszę, Górny Śląsk ze swoimi kilkudziesięcioma systemami gwarowymi na różnych etapach działań, czyli od tego trwania przy tym, co najbardziej historyczne i tradycyjne, które nie lubi mówić o sobie, nie lubi występować na scenie, nie opowiada o sobie i nie prowadzi nad sobą krytycznej refleksji, tylko żyje swoim życiem. I to się dzieje w bardzo wielu właśnie miejscach i regionach. Czyli gwara i tradycja to są, i tożsamość to są najsilniejsze tam, gdzie o tym się nie mówi. Gdzie po prostu się idzie, wypowiada jakieś formuły i jest to treścią naszego życia. Awans społeczny. Dzisiaj 2 lata mijają od śmierci profesora Kucały, który z Więciórki zawsze, cały świat słowiański wiedział, że profesor Kucała jest z Więciórki opodal Myślenic i Jordanowa, który na początku lat 60. napisał artykuł o słownictwie ludzi wyzbywających się gwary. I tam opisał, jak to ci ludzie porzucili tradycję, jak jeżdżą do pracy w wielkich kombinatach Krakowa czy Nowego Targu, jak oni, kobiety mają inne fryzury, inne stroje, na co dzień mówią w tych zakładach pracy polszczyzną ogólną. I jako jeden, jako kolejny po Kazimierzu Niczu, który 100 lat temu podejmował badania ratunkowe, bo gwary zanikają, profesor Kucała napisał właśnie, że ci ludzie się gwary wyzbywają. My przeżyliśmy profesora Kucałę i minęło pół wieku od tego artykułu, gdzie są ci ludzie. Znaczna część z nich to są nasi szanowni nestorzy i emeryci, do których chodzą dzieci z zespołów gwarowych, studenci przyjeżdżają i którzy są reprezentantami tego najbardziej archaicznego systemu gwarowego. Przeszli na emeryturę, dokonali wyboru, że chcą i kontynuują w pewien sposób wzorce życia i wartości swojego domu rodzinnego. A zatem wszelkie opowieści o porzucaniach i zanikach trzeba koniecznie weryfikować właśnie tak po pół wieku. Okazuje się, że możemy być zaskoczeni. Używanie gwary jest wyborem i rozmaite postawy współistnieją. Ja się najbardziej zajmuję, najżywiej zajmuję się tym, co niektórzy uważają za ekstrawagancję lub działania wręcz niebezpieczne. Czyli rozprawiam od 20 lat ze Ślązakami, którzy po pierwsze opowiadają, jak im się żyje, co jest dla nich ważne i o tym, że tą swoją mowę, a oni do definicji słownikowych gwar nigdy nie pasowali, bo jeśli gwara jest też ludnością małego terytorium albo ludności wiejskiej, a oni mówią systemem różniącym się od języka ogólnonarodowego w 200-tysięcznym mieście, no to coś nie gra, ale nie wszyscy. No i o czym chcę powiedzieć właśnie, że powstają nowe teksty, że jakąś ucieczką przed tą wyrwą tożsamościową, która w nas jest, że nie możemy żyć tak jak 100 lat temu, ale też trochę nie chcemy, jest zmiana funkcji, zmiana statusu, czy walka o zmianę statusu swojego języka tradycyjnego, domowego, języka przodków. Staje się ten język właśnie nośnikiem treści literackich, tworzywem refleksji kulturowej. Była wspomniany Wiatr od morza. Mamy tutaj 60. rocznicę powstania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a w najnowszym numerze Pomerani profesor Grucza, językoznawca, pisze, że języka kaszubskiego według niego nie ma. W czasopiśmie, które w większej połowie jest napisane po kaszubsku. Mam tutaj tomik poezji klasyki światowej, od Horacego po współczesnych poetów różnojęzycznych, przetłumaczony na śląski. I mam tutaj książkę pana Adama Śliwy z Sądeczyzny, Łokosmosie,
który, nie wymyślając nowego alfabetu, gwarą sądecką, gwarą swoją, dyskutuje postaciami dialogów niby platońskich o osobliwości, o granicach wszechświata, o teleskopach. Pytano mnie kiedyś na konferencji dialektologicznej językoznawczej, po co? Bo chciał, bo właśnie to się zmieniło, że nie jesteśmy też członkami gromady wiejskiej, która wymusza na nas pewne zachowania i wyrzucić gotowa jest na gnój nas, jeśli odstajemy, tylko właśnie dzieje się tak, że dokonuje się też indywidualizacja postaw i wyborów, czyli współtrwają tendencje destrukcyjne, zachowawcze i innowacyjne. Jest co badać, jest nad czym myśleć. Te książki zaraz puścimy tutaj na salę, żeby w charakterze przypisów do tego wystąpienia krążyły. Myślę, że na początek może byłoby tyle. Do osób, którym szczególnie należy się głos w tej materii, należy nieodrodny syn góralskiej ziemi, profesor Józef Kąś, autor znaczących pozycji, szczególnie ważnych dla tej tożsamości, którą próbujemy w jakiś sposób restytuować. Jemu też oddajemy głos bez zbędnych wstępów. Samo nazwisko niech starczy za rekomendację. Witam Państwa bardzo serdecznie. Postaram się mówić niedługo. Raczej będę się koncentrował na rzucaniu takich haseł. Jeśli te hasła będą wymagały komentarza, to chciałbym, żeby tego czasu jak najwięcej na dyskusję zaoszczędzić. Dostałem zadanie domowe, by mówić o rewitalizacji gwary. Powiem szczerze, że kiedy pomyślałem sobie o rewitalizacji gwary, to mnie ciarki zaczęły przechodzić tak w tej nazad i na krzyż. Bo ta rewitalizacja gwary zaczęła mi się jawić jako reanimacja nieboszczyka. Myślę sobie, no króca fuks, to już tak źle. No więc teraz tak, jeśli mamy mówić o rewitalizacji, no to jakiś porządek w tym wszystkim trzeba by było zachować. Żeby nie od razu tak straszyć, no to myślę sobie, to może ta rewitalizacja to nie tylko reanimacja nieboszczyka, choć i takie przypadki znamy, ale również i podtrzymywanie tego płomyczka, który tu i tam pali się już słabiutko. No więc, proszę Państwa, jeśli mamy mówić o rewitalizacji gwary, to jawią się przed nami trzy takie pytania. Mianowicie, jaki jest stan gwar, czy gwary zanikają, czy też już zanikły? Pytanie drugie, czy należy albo czy warto gwary rewitalizować? Pytanie trzecie, czy mieszkańcy chcą rewitalizacji gwary? Zatem upraszczając, to do dwóch pytań można powiedzieć tak, na dzień dobry diagnoza, a potem dobór środków i metod owej rewitalizacji. Wątek pierwszy, diagnoza. To, że gwary zanikają, jest dla wszystkich rzeczą oczywistą. Nie ma się co spierać. Ja byłbym pierwszy,
który by chciał powiedzieć, że gwary mają się bardzo dobrze, nic im nie grozi. Pierwszy bym tak chciał powiedzieć, ale niestety nie mogę tak powiedzieć, ponieważ widzę wokół siebie, co się dzieje, a dzieje się niespecjalnie dobrze. Wszyscy o gwarach mówili, że zanikają. Mówił o tym Dębowski, mówił profesor Pawłowski ponad 50 lat temu. Tutaj został przywołany profesor Kucała. No i tuśmy słyszeli od kolegi, że to wcale tak źle nie jest. Pomaluczku, pomaluczku. Pomaluczku. Żeby mówić o rewitalizacji gwary, to trzeba by sobie wreszcie powiedzieć, co to jest ta gwara. Bo wszyscy mówią, gwara, prawda, niektórzy nawet etnolekt, żeby to tak się podnieść, prawda, dowartościować. Różnie to możemy nazywać mową regionalną, ale co to jest? No jeśli mamy mówić, że coś ginie albo nie ginie, no to pytanie, co to jest? Zamieszanie powiększają sami językoznawcy, którzy chyba już się wrodzą terminu gwara i w związku z tym powiadają, nie ma gwary, dziś jest polszczyzna regionalna, dziś jest polszczyzna wiejska, polszczyzna mówiona, wsi, mowa chłopska, prawda, i tak dalej. Gwary jakoś tak się wstydzą. No dobrze, ale nigdzie u tych autorów tych nowych określeń nie spotkałem jasnego kryterium, które by mówiło, czym różni się polszczyzna chłopska od tradycyjnej gwary. Dlaczego nie ma gwary, tylko jest polszczyzna chłopska? Nie wyczytają tego państwo. Sam się zastanawiałem, co to jest. Profesor Dejna, klasyk, filar dialektologii, mówił kiedyś, dość dawno, gwara to jest mowa chłopska, a więc mowa ludzi niewykształconych, na wsi, charakteryzująca się określonymi właściwościami systemowymi na wszystkich poziomach, a więc odpowiednim zasobem głosek dla wtajemniczonych fonemów, prawda, charakteryzująca się odpowiednimi właściwościami na poziomie morfologicznym, składniowym i tak dalej. I w związku z tym łatwo teraz, mając powiedziane, w danej gwarze jest taki system, zapytać, czy w mowie tego, a tego jegomościa z tej wsi mamy kontynuację tego, czy nie. Jeśli nie, o, ten człowiek odchodzi od gwary. Ale kiedy zaczynamy to wszystko rozmywać, to nie ma się co dziwić, że potem w książce pisanej po kaszubsku ktoś powiada, nie ma kaszubszczyzny. No po prostu nie może tak być. Nie może tak być. Każdy z państwa na pewno zastanawia się, co to jest ta gwara. Dla mnie, powiem szczerze, gwara musi być dzisiaj nieco inaczej definiowana, ale musi być jakiś stały punkt odniesienia, do którego byśmy mogli się odnieść i powiedzieć, jest odstępstwo od tego punktu, czy nie. Jeśli jest, proszę bardzo, zmiana, odstępstwo albo całkowity zanik. Takim punktem odniesienia, proszę państwa, dla mnie jest ta mowa chłopska, którą możemy sytuować w przeszłości jakieś 4, może 5 pokoleń temu. To była ta mowa w miarę jednorodna, która charakteryzowała się w miarę stałymi cechami, kompletnymi, czyli występującymi niemal stuprocentowo każdej możliwej pozycji i w związku z tym mamy punkt odniesienia.
wary, tak zwanej czystej, nie ma i nigdy nie było i nigdy nie będzie. Dlatego, że język z natury rzeczy jest czymś zmiennym. W związku z tym na każdym etapie rozwoju języka, czy to będzie język właśnie narodowy, czy to będzie język lokalny, czy jak to teraz nawet mówią, język gwarowy, zawsze się zmienia. Gwary czystej nie ma i nie było. Ale możemy mówić o względnej, jakby to powiedzieć, kompleksowości. Teraz mamy następny warunek, bardzo ważny mam nadzieję, mianowicie przekazywanie tej mowy w naturalnych warunkach komunikacyjnych, czyli w sytuacji, kiedy ojciec, babcia z dziadkiem uczą dziecko swoje albo wnuka, czyli nie nauka w szkole. Mamy w związku z tym tak opisaną gwarę. I teraz, czy one zanikają, czy nie, nie ma co dyskutować. Badania statystyczne w latach 70., kiedy badania statystyczne były bardzo modne i bardzo często wykorzystywane, pokazywały, że nie ma w wielu wypadkach tej oczekiwanej systematyczności. Dzisiaj nie ma badań statystycznych kompleksowych, takich jak były w 70. latach. Przydałoby się powtórzyć. Na podstawie tego dopiero moglibyśmy mówić, że mamy zanik zatrważający albo nie. W przeciwnym razie mówimy na podstawie wrażeń, a te wrażenia mogą być różne. Kwestia następna. Dlaczego warto rewitalizować? Tu już nie stawiam pytania, czy warto, ale pytam, dlaczego warto. Proszę Państwa, po pierwsze, warto dla utrwalenia danych, czyli kwestia dokumentacji, utrwalenia danych, które zapisane są w gwarze. To jest bardzo silna funkcja dokumentu. Dokument dopiero pokazuje swoją siłę, wartość po jakimś czasie. W związku z tym trzeba dokumentować stan dzisiejszy. Mówiliśmy wczoraj na panelu prowadzonym przez księdza profesora Drożdża o tym. Następnie, dlaczego warto? Ano dlatego, że gwara ma znaczenie nie tylko komunikacyjne, czyli nie służy wyłącznie do wymiany informacji między członkami społeczności. Gwara ma znacznie poważniejsze funkcje w tym zwariowanym świecie. Mianowicie wszystko można sprowadzić do jednego słowa – emocje. Emocje. Te emocje rozwijane będą się przekładały na słowo tożsamość, system wartości i tak dalej. To jest to, co tkwi we mnie. Albo ja się do tego przyznaję, albo nie. Albo to cenię, albo nie. I taką właśnie ocenę otrzymuje gwara. Emocjonalną. To jest wartość. To jest wartość, którą ja pielęgnuję. To jest wartość, która jest bardzo mocnym spoiwem w regionie. To jest wartość, która służy podkreślaniu tego systemu wartości, który w danym regionie był kultywowany od wielu pokoleń. Przekładając to na język dzisiejszy, to jest doskonałe narzędzie do uczenia patriotyzmu w skali mikro i w skali makro. To jest wreszcie doskonałe narzędzie do okazywania szacunku dla innego człowieka, członka danej społeczności, innego,
nienależącego, przybywającego do nas i tak dalej. Zwłaszcza tutaj idzie o szacunek okazywany dla osób starszych. Następna kwestia. Środki i metody. Wszystko, co będziemy robić, proszę Państwa, w tym zakresie, musi się sprowadzać do jednego. Primum non nocere. Wszystko musi być podporządkowane temu, by gwary nie ośmieszyć przy okazji. Nie może tak być, prawda, jak to 100 lat temu był taki pan koło Krakowa, który chodził boso, bo chłopi tak chodzili boso, a te chłopy się z niego śmiały. Tak. Nie wolno gwary przede wszystkim ośmieszyć. To jest bardzo delikatna materia, ponieważ to jest materia dotykająca naszej duszy. I w związku z tym, z dusycką, to strasznie delikutaśnie trzeba. Tak. Nie wolno obrzydzić gwary. Jakie środki można? Proszę Państwa, no najbliższy dla mnie środek pokazujący te wartości to ma tytuł słownik, oczywiście. Słownik regionalny. Słownik regionalny tworzony przez profesjonalistów, ale również i przez amatorów. To, co się dzieje dzisiaj na tym poletku niezawodowym, tym amatorskim, to jest, proszę Państwa, coś, co mnie tak cieszy, że tylko ci, którzy rozmawiają ze mną bezpośrednio na te tematy, wiedzą, jak ja się cieszę. Kiedy się pytają, czy to można, czy to jest łatwe, czy nie, i tak dalej. Nigdy nie mówię, że człowieku, porywasz się na coś, co będzie cię kosztowało strasznie dużo roboty. Nigdy w życiu, zawsze mówię. Większej przyjemności nie mogłeś spotkać w życiu. To jest coś fantastycznego, co cię tak wciągnie, tyle ci radości doda, że koniec świata. I co mnie cieszy, są, proszę Państwa, ludzie młodzi, młodzi, 20-letni, tu ich spotkałem, na tym kongresie. 20-letni ludzie, którzy chcą takie rzeczy robić. Naszą powinnością jest nie tylko o problemach językowych rozprawiać teoretycznie, ale również naszą wiedzę przekładać na konkretną pomoc dla tych ludzi. Proszę Państwa, tych, którzy czują coś w sercu, że coś by choroba dla tej mojej wsi warto było zrobić. Zachęcam. To jest coś fantastycznego. Coś fantastycznego. Wszyscy, jak tu siedzimy, twierdzę w imieniu wszystkich, pomożemy. Proszę Państwa, to poletko dokumentacyjne to nie tylko słowniki, to również teksty publikowane, to również nagrania audio, nagrania wideo, zdjęcia i tak dalej. Wszelkie możliwe nośniki, wszelkie możliwe nośniki, ale ukoronowaniem tego wszystkiego jest słownik, ponieważ ktoś mądrze powiedział, że słownik jest zwierciadłem czasów, w których on powstaje. Tam się wszystko mieści. Ja tutaj mam ten słownik, leksykon góralski, potem puszczę, a mam go dlatego, żeby Państwa przekonać, jaka jest tam siła zdjęcia jako dokumentu. Zwłaszcza w odniesieniu do kultury materialnej ginącej. Proszę Państwa, mamy działalność dokumentacyjną. Mamy również sferę, którą można określić jako
działania wspierające aktywność lokalną. Dzisiaj jest zainteresowanie, to nie ma dwóch zdań. Jest zainteresowanie ze strony nie tylko osób takich prywatnych, ale również instytucji. Pewnie pani profesor Mlekodaj będzie mówiła o takiej bardzo poważnej inicjatywie, mianowicie o edukacji regionalnej, w którą zaangażowało się z jednej strony kuratorium krakowskie, a z drugiej strony Związek Podhalan. To jest bardzo poważna inicjatywa, tylko przyklasnąć temu wszystkiemu, jak, co, to pani profesor Mlekodaj z pewnością opowie. Ale jedno zdanie w tym względzie muszę tutaj powiedzieć. Mianowicie, edukacja regionalna to jest coś, co jakby dodaje mi skrzydeł, ale z drugiej strony przy tej edukacji regionalnej napisałem sobie 7 wykrzykników jako zagrożenie, jako zagrożenie. Dlatego, że ja się boję, że jeśli wejdzie to ta edukacja regionalna do szkoły, to szkoła uczyni z tego jeszcze kolejny przedmiot, taki bat, który będzie gnębił uczniów. A jak ukrzyżowana babka, można tak powiedzieć? Państwo wiedzą. Ukrzyżowana babka, czyli pani Wanda Czubernatowa, pisała kiedyś, no tak, będziemy uczyć gwary w szkole, będzie jeszcze jedno, co by nie zdać matury. Religia będzie jedna, a to będzie drugie i to będzie ukoronowanie. To jest tak delikatna materia, że jeśli to dać do ręki nierozumnym biurokratom, potrafią z tego zrobić rzecz straszną. Z edukacją regionalną, z nauką gwary już wychodzili mądrzy ludzie przed wojną w Zakopanem. Były takie postulaty. Niedawno, to jeszcze przed tą inicjatywą, też było, ale uczyć w szkole, uczyć, czyli wymagać, czyli stawiać stopnie. I co? To, co ma przynieść radość, ma integrować, prawda? Być takim fantastycznym narzędziem do wyrażania własnej duszy. To my to mamy zohydzić? To jest straszne niebezpieczeństwo. Teraz tak. Z naszej strony, jako ludzi, którzy się zajmują tą kulturą regionalną, jest obowiązek wspierania wszelkich inicjatyw. Etnografowie mają obowiązek, językoznawcy mają obowiązek wspierania tych, którzy zakładają izby regionalne, izby pamięci regionalnej w szkołach. Wczoraj słyszałem, rozmawialiśmy tak krótko z panią, która założyła prywatny skansen. No są ludzie pozytywnie zakręceni, naprawdę. To tylko się cieszyć. Językoznawca ma dać pomoc. Nie może tak być, że znajduje w swojej wędrówce po skansenach w internecie, znajduje skansen już nieważne gdzie jest napisane, obok jarzma Homonto na wołu. No to ręce opadają. Proszę Państwa, tu już mi zaczynają zbyrkać. Natomiast jest jeszcze jeden problem, ale to go w takim razie przesunę do dyskusji. Mianowicie, dlaczego nie wystarczy opisywać? Trzeba jeszcze teraz opisywać inaczej, niż to robiono 50 lat temu. Inaczej opisywać, inaczej tworzyć słownik, inaczej tworzyć dokumentację. Dlaczego? Powiem krótko tylko. Dzisiaj, z czego może nie zdają sobie sprawy nawet i fachowcy,
zburzona została wspólnota kulturowa między trzema osobami. Między człowiekiem ze wsi, informatorem dla nas, między opisującym, czyli w tym wypadku leksykografem na przykład, i czytelnikiem. Czytelnik w ogóle nie był brany pod uwagę 50 lat temu, ponieważ czytelnikiem był inny uczony profesor. I w związku z tym czytelników słowników gwarowych było 10. O. A dzisiaj mamy coś, co wyrosło nam. Wyrósł nam nowy czytelnik. Ten na wsi, który jest zainteresowany. Jeśli, proszę Państwa, powiem tylko na koniec krótko, z wrodzonej skromności, że to, jeśli górale dostają kolejny tom, zaczynają czytać od końca, czyli od ilustracji, których tam jest sporo, a tu i tam się dowiaduje, że czytają do 2 w nocy. Jak to inaczej robić? To kiedy się będą dzieci rodziły? Po malutku jak telewizor se puszcza, a tam będzie 500+ reklama. To tyle, jeśli Państwo będą zainteresowani innymi problemami, bardzo proszę. Bóg zapłać wielki profesorze. Joj, no powiem, że pewnie dyskusja nam nabierę teraz rumieńca i emocji, bo mi tu pani Hanecka, pani profesor Jodoze się zdenerwowała. A tak to jest, na boku powiem, że jednak dość dużo pewnie i gwara, i muzyka mają wspólnego, inne pewnie przestrzenie kulturowe, bo zaraz mi na myśle przysła taka wypowiedź Bartka Obrochty, muzykanta znamienitego, który gadał już pod koniec życia, że za jego młodości to tak nie grywali jak teraz. I ksenie nie wiedział, o co to też chodzi, ale te starych nie jest, ale już tak do młodych przebąkuje, Jędruś, bo ja jak był młodszy, to ja to tak nie grał. Trochę inaczej grać. Profesorze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no na każdej ulotce z lekarstwem jest mowa o tym, jak nie należy go stosować, prawda? O tym też trzeba pamiętać, kiedy próbujemy zrozumieć dobrze intencje wypowiedzi profesora Kąsia. Pora wychylić się w przyszłość ku wspólnocie emocji i myślę, że to jest najistotniejszy element. Dwa razy miałem okazję oglądać w tym miejscu przepiękne przedstawienie zrobione przez człowieka, który chyba czuje doskonale, na czym ta nuta komunikacji z pokoleń powinna się zasadzać. Wczoraj po raz drugi miałem taką przyjemność. Oddaję głos pani profesor Mlekodej. Tu trzeba bateryjkę, będzie, bo czerwone się. O, dziękuję. Szanowni Państwo, wróćmy do zasadniczego tematu naszego panelu, tożsamość. Kiedy ona nam jest naprawdę potrzebna i kiedy zaczynamy do niej sięgać, kiedy musimy się do niej odwołać? Ona nam jest potrzebna wtedy, kiedy pojawia się na horyzoncie ktoś inny. Ktoś, kto, wobec którego musimy opowiedzieć się co do tego, co, kim jesteśmy, co mieści się w zakresie zaimka moje. Nie ja, bo to jest inny rodzaj tożsamości, ale moje, to z czym się utożsamiamy. Dyskurs tożsamościowy nie jest nowiną. Trwa, przynajmniej jeśli chodzi o Podhale, już ponad 100 lat, z tego powodu, że tamta konfrontacja kultury rodzimej, rdzennej, która mogła sobie z siebie sprawy nie zdawać, ona wystarczyła, ona była brana przez pokolenia, przechodziła tradycją. Ojciec, życie syna nie przeczyło życiu ojca, życie córki nie stawało w opozycji do życia matki. Powielał się pewien model, ale w pewnym momencie pojawił się ktoś inny, ktoś przybysz, ktoś spoza. I pod jego wpływem zdarzyło się na Podhalu wiele dobrego, ale też zdarzyło się wiele złego. Przyszłam tutaj z piewcą tej ziemi, z Władysławem Orkanem, po to, żeby pokazać, że to, co on powiedział o zagrożeniach tożsamości, jest również aktualne dziś. Tylko dla Orkana zagrożeniem dla tożsamości wiejskiej był psujący wpływ miasta. My dzisiaj już tak nie możemy mówić, ale jeżeli pod słowo miasto podłożymy słowo sieć internetowa,
to słowa Orkana zabrzmią bardzo współcześnie. I bardzo proszę posłuchać. Inaczej rzecz się przedstawia z młodzieżą, której chwilowy lub dłuższy pobyt w mieście przewrócił w głowie. Młodzież ta, pochwytawszy to i owo, co jej się miejskim obyczajem zdaje, a co jest tylko rynkowym zaśmieciem, wraca do wsi z zarozumiałością śmieszną, z pojęciem pomylonym o swojej wyższości, no i ze wzgardą dla stosunków wiejskich, dla obyczajów i zwyczajów ojczystego domu. Była służąca, paraduje w krótkich sukienkach, modą pań, do stajni, idzie jak po szkle, w pół jedwabnych pończochach, w pół bucikach, świetlicę szanowaną z obrazami, skrzyniami malowanymi we wzory, jako nieodpowiednią dla jej smaku, przystraja bukiecikami z papieru, widokówkami, firankami na podobieństwo swej kuchenki w mieście. Ojcowie na to patrzą pobłażliwie. Już ci tam, myślą, w mieście lepiej wiedzą, co i trza. I dalej. Naiwnemu dziecku wsi zaimponuje byle kto. Najczęściej lichy, lecz za to bezczelny. Wychowanek rynku lub ulicy, którego sili się naśladować w mowie rozwiązłej i w stroju. Miasto może dać też i dobro. Przypominam, żebyśmy pod miasto podkładali to, co nam niesie internet dzisiaj pod każdą strzechę. Ale zazwyczaj młodzieży ze wsi daje zło. Dlaczego? Oto bowiem wszystko, co wytwarza miasto wartościowego, nie na rynku się wypracowuje, lecz w zamkniętych warsztatach naukowych, w ciszy gabinetów i zakładów, w głębi, z dala od gwaru. Prawdziwa też kultura miasta nie wychodzi na ulicę i nie wystawia się na placach. Lecz kryje się za 10. murem, gdzie jej trzeba wiedzieć, jak którędy za wskazaniem umiejętnie szukać, bez przewodnika mądrego. Trudno tu się nawet nieraz i kształconemu obyć. Tak, proszę Państwa, Orkan mówił o zagrożeniu miasta, a my dzisiaj możemy mówić o zagrożeniu, jakie niesie dla tożsamości współczesnej wszechoplatająca świat sieć. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym wszystko staje się wyborem, jak tu powiedział pan doktor Czesak. Możemy sobie dzisiaj wybrać no wszystko, nawet wymawia się nam, że i płeć jest pewnego rodzaju kwestią wyboru. Wszystko już jesteśmy w stanie wybierać. Dzisiaj nie trzeba urodzić się gdzieś tam, żeby być włączonym w jakiś folklor, w jakąś kulturę. Dzisiaj możemy sobie wybrać. Podoba nam się kultura śląska, jedziemy tam i robimy wszystko, aby stać się Ślązakiem. Podoba nam się Podhale, stajemy się góralami z wyboru. Może tak być. Ale proszę Państwa, w tym wyborze kryje się też niebezpieczeństwo. Podam przykład. Specjalnie ten przykład podam, ponieważ wydaje mi się, że rzecz, o której będę mówiła, jest znamienna. Mała wieś na Podhalu. Znajoma moja sołtyska mówi, że kiedy ma jakąś wiadomość do przekazania, to obiega wszystkich w jedno popołudnie. W tej wsi dwoje młodych ludzi pewnego dnia przewiesza sznur przez belkę w szopie i popełnia samobójstwo. Było to kilka lat temu. Pytanie dlaczego? Co się stało? Dlaczego tak? Dlaczego dwoje? Kiedyś terapeuta znajomy tłumaczył mi, były sygnały. Zaczesywanie na jedno oko, smutny, ponury makijaż, czarny strój, emo. Skąd emo? Skąd ta subkultura we wsi, w centrum Podhala? Emo, którego najwyższym wcieleniem, najwyższym stopniem wtajemniczenia, jakby osiągnięciem ostatniego etapu jest popełnienie samobójstwa z kimś bliskim. Skąd to? Z tego naszego miasta orkanowskiego, z tego, co wnika pod nasze dachy, czego nie jesteśmy w stanie kontrolować, bo już ci tam w mieście lepiej wiedzą. A co to komu szkodzi? Rodzice często nie są w stanie zdiagnozować, co się dzieje. To jest bardzo ważne dzisiaj, kiedy wszystko się wybiera, kiedy my się możemy zapisać do wszystkiego, kiedy cały świat jest właściwie w zasięgu. Mało jest gospodarstw, w których nie ma internetu. A jeżeli nie ma w domu, to jest tu, tam, siam, wszędzie. Jest to wielkie zagrożenie, o którym się niewiele mówi, a o którym już Orkan bardzo wyraźnie wspominał, oczywiście na miarę
warunków, w których żył. Pan profesor Kąś był łaskaw powiedzieć o wielu zagrożeniach, jakie są w edukacji regionalnej, bo według mnie edukacja regionalna jest istotna. Skoro wszystko jest wyborem, to czemu dzieci nie wybierają, młodzież nie chce wybrać tego, co ma najbliżej? Dlaczego? Dlatego, że tego nie zna. Po prostu nie zna. Żeby poznać i zapisać się do jakiejś subkultury, to się ją najpierw poznaje, fascynuje się nią, zakochuje się w tym, a potem się kupuje gadżety i robi różne rzeczy, które sprzyjają tym wszystkim, którzy tę subkulturę w jakiś sposób tam wykorzystują dla własnych celów. To pozyskanie jest bardzo istotne. Jeżeli my nie będziemy nic robić w tym celu, żeby nasze dzieci poznały, w jakim świecie żyją, to oficjalna edukacja nam tego nie zapewni. Już Orkan mówił, że dzieci w szkole, w galicyjskim systemie, w gimnazjaliści, wychudzeni, biedni, bladzi, uczą się, czym uzębienie małpy różni się od uzębienia jakiegoś tam innego stworzenia, równie egzotycznego. Pod tym względem też się nie zmieniło. Nasi gimnazjaliści uczą się o tym, jakie płyty tektoniczne się nasuwają, ale nikt nie wie, a no właśnie, czego. Nikt nie wie, co się dzieje wokół jego najbliższego, wokół jego domu, w jego wsi, w najbliższym sąsiedztwie. I nie przesadzam. Otóż rzeczywiście program edukacji regionalnej opracowany według mojej koncepcji, bo się tu przyznaję i biorę na siebie w całą odpowiedzialność, nie wprowadza gwary jako przedmiotu. Chcę to podkreślić wyraźnie. Nie ma czegoś takiego, panie profesorze, jak uczenie gwary. Nie ma. Uważam, że to jest niedobre podejście i z wszelkich powodów niestosowne w edukacji, bo nie jest to ani język obcy. Poza tym, jak uczyć gwary? Ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam nawet. To wypisujemy słownictwo, dzieci się na drugi dzień uczą, pytamy. Nie. Ale też, proszę państwa, edukacja regionalna zakłada inne priorytety według tego projektu, który prezentuję, mianowicie dzieci poznają historię, geografię, obrzędowość lokalną. Przepraszam, bo muszę iść do laptopa, żeby państwu coś pokazać. Od jakiegoś czasu staramy się tę edukację przy pomocy i wsparciu Związku Podhala, a także, tak jak pan profesor powiedział, przy poparciu Kuratorium Małopolski wprowadzać. Ale to wprowadzanie idzie dosyć opornie, ponieważ no niestety nie ma środków na to w centrali. A wydaje mi się, że każdy region mógłby i każde miasto mogłoby taką edukację prowadzić, bo kto myśli mitologicznie o edukacji regionalnej, to myśli, tak jak mówił Orkan, jakieś śpiewki, zbójnicy, coś tam. Nie, 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 proszę państwa, poznajemy swoją najbliższą okolicę. Uczymy się, jak ta okolica, jaki ma związki z Polską. Uczymy się tego patriotyzmu, budując więź z najbliższym swoim otoczeniem, żebyśmy nie pływali po powierzchni morza jak ameby i żeby nas nie zagarnęło do sieci jakieś jedno bądź drugie towarzystwo, co do którego intencji nigdy nie możemy mieć pewności. W tym roku udało się, dzięki temu, że na Podhalu jest sporo osób zainteresowanych wprowadzaniem tej edukacji regionalnej, uwaga, na zasadzie innowacji, to jest naprawdę wstyd, innowacji pedagogicznej wprowadzić w kilku szkołach edukację regionalną. I między innymi dzieje się ona w Chochołowie, ponieważ jest to projekt pilotażowy, więc trzeba było to wszystko opracować także od strony metodologicznej, ująć w ramy eksperymentu. Proszę słuchać, jakich słów używamy. Innowacja, eksperyment, a chodzi o to, co jest za brzegiem i jak się ta grapa nazywa. I Kasie działy boginki. I to są innowacje, eksperymenty i nie wiadomo jeszcze jakie dziwne inne słowa. Ale nie o tym chcę mówić. Żeby eksperyment się mógł, że tak powiem, spełnić i być opisany według zasad metodologicznych, trzeba zrobić badanie wyjściowe i badanie końcowe według tego samego, tym samym narzędziem. Tym narzędziem była ankieta. Jeśli chodzi o ankiety, które uczniowie wypełniali, opracowaliśmy je w miarę we współpracy z nauczycielami, w tym sensie, że ja podałam, jakiego typu wiedzę będziemy monitorować, a nauczyciele mieli przełożyć już te kompetencje na język zrozumiały dla uczniów. I proszę państwa, ja, ponieważ pewnie będą zaraz na mnie dzwonić, zacznę od wyników
zerówki, bo to się miało dziać od zerówki do liceum włącznie. I to jest taki przykład ankiety jednej dla dzieci z zerówki. Pierwsze pytanie, która lalka najbardziej pasuje do ciebie? No bo dziecko małe, wiadomo, że inaczej nie może być. I tutaj jest właśnie przykład zerówki z Chochołowa. Jedna dziewczynka pokazała lalkę w ubranku, 5 dziewczynek pokazała takie właśnie emo, 2 dziewczynki jakąś Barbie. A jeśli chodzi o chłopców, które nakrycie głowy pasuje do ciebie, jeden chłopiec pokazał to, co byśmy oczekiwali, a tu pozostałe 9 chłopców to przyszli pewnie jacyś wojskowi, a 3 nie wiem. Zaśpiewaj śpiewkę. Żadne dziecko nie znało śpiewki góralskiej w Chochołowie, proszę państwa. I to jest innowacja pedagogiczna, to jest eksperyment, to jest uczenie gwary. Nieprawda. Dlatego się zdenerwowała. Podaj nazwę miejscowości, w której mieszkasz oraz wymień miejscowości sąsiednie. 5 osób powiedziało Chochołów, Cichego już nikt nie wskazał, Witów 2 osoby, Dzianisz 1, Koniówki nikt, Sucha Chora na Słowacji też nikt. A to są rzeczywiście najbliższe okolice. Geografia. Co wspaniałego jest w Chochołowie? No to mają państwo wyniki. 3 dzieci wiedziało cokolwiek. Zakreśl legendarną postać związaną z regionem. 3 dzieci dało złotą rybkę, 6 smoka. Tak, proszę państwa, to nie jest to nie jest eksperyment, to nie jest innowacja, to jest konieczność. I nie chodzi o uczenie gwary. Chodzi o imponderabilia, o to, co pan profesor Kąś w swoim słowniku, czego pan profesor Kąś w swoim słowniku czyni matecznikiem. Dlaczego ten słownik jest matecznikiem? Bo tam się właśnie będzie można zanurzyć, ale trzeba wiedzieć po co. Żeby trud pana profesora Kąsia nie poszedł na darmo, to trzeba mu tego właśnie wykształcić odbiorcę. A jeżeli dziecko nie wie nic, przepraszam bardzo, bo tak pokazuje narzędzie, no to zaznacz zwierzęta i rośliny typowe dla naszego regionu. 13 dzieci wskazało łosia. No, można. W Chochołowie, proszę państwa, nie gdzieś. Mewę, 9 dzieci. No może tam i nad Dunajcem Czarnym, jaka mewa się zaplątała, to inna sprawa. I podobnie o roślinkach. Jak państwo widzą, test na poziomie kontaktu z dzieckiem przygotowywał nauczyciel, który z tymi dziećmi pracuje na co dzień. Nie ja, która mogę nie mieć pojęcia. Ja tylko prosiłam tego o to i o tamto proszę zapytać. Bo o to samo innym pytaniem zapytamy po roku jednej godziny takiej edukacji w szkole. Chłopak w Chochołowie chwycił się tak z tyłu za głowę na pierwszej lekcji i pyta się pani, no to czego się to będziemy uczyć? Gwarom godać? Ja gwarom godom. Ja się nie będę musiał niczego uczyć. Takie było jego podejście. Kiedy dostał to do wypełnienia, a pokażę też inne, no to już wiedział, czego się będzie uczył. Proszę państwa, dzieci z 6 klasy nie potrafią wymienić miejscowości, które dzielą Chochołów od Czarnego Dunajca. Dzieci pokładowcy samochodem podjeżdżają, podwożeni do szkoły, samochodem nawet przewożeni na próbę zespołu. Niewiele w dalszym ciągu wiedzą. Tożsamość, proszę państwa, jeśli ma być także budowana ze względu na to, że ktoś chce wybrać, to musi mieć podstawy tego wyboru. Nie można wybrać czegoś, czego się nie zna. Połącz strzałkami zwierzę gospodarcze, przepraszam, z produktem, to też było ciekawe. Krowa, owca, pszczoła, gęś. Krowa 17 dzieci, owca 7 dzieci, tylko wie, od czego jest owca na Podhalu. 10 nie wie. No, oczywiście można powiedzieć jedna ankieta i tak dalej, może zły dzień, ale podejrzewam, że gdyby się nam udało, a może się nam to uda, zresztą ta ankieta nie była prowadzona tylko w szkole w Chochołowie, bo jeszcze Czerwienne w to weszło ze wszystkimi klasami i parę innych miejscowości, na przykład w Ratułowie, nie w Ratułowie, tylko w
koło Długopola, Krauszów. W Krauszowie pani z zerówki była załamana, powiedziała: dzieci na kierpce mówią góralskie buty, a na gorset góralska kamizelka. Pszczoła, no to jeszcze było wiadome, krowa była wiadoma, gęś już mniej. Wskaż i nazwij elementy, to też ciekawe, tradycyjne dla stroju góralskiego. No i sami państwo widzą wyniki. I podobnie tutaj chodzi o koszulę. Nakrycie głowy. Inne rzeczy. I jeszcze zaznacz, co włożymy do koszyczka wielkanocnego, a co poniesiemy, co powiesimy na podłaźniczce, czyli na choince. I to też ciekawe. Chleba nikt nie wsadzi do koszyczka wielkanocnego. Jajek tradycyjnie zdobionych przez gotowanie wyważa z cebuli, z łupin z cebuli też nie wiedzą, nie kojarzą. Marchewkę za to i pomarańcze. Jak najbardziej. Soli też nikt nie wie, o co chodzi. To są bliskie dzieciom przecież doświadczenia. Koszyczek, choinka, że to nie jest z nieba wzięte. Mówimy o tożsamości. A co na choinkę? Orzechów nikt, jabłek nikt. No i zestawienie wyników, proszę bardzo, długo trzeba przesuwać, żeby zobaczyć, gdzie te wyniki w końcu na samym dole się pojawiły. To jest obraz dzieci, wiedzy dzieci o regionie. I trzeba dopiero innowacji pedagogicznej, żeby wiedzę o regionie najprostszą włożyć dzieciom, dać dzieciom jako alternatywę. Proszę państwa, dla równowagi pokażę też ankietę dla klasy szóstej. Najpierw jak ona wyglądała, trzeba było zaznaczyć lokalne nazwy miejscowe. To może lepiej widać na wydruku niż tutaj. Wymień co najmniej trzy znane postaci i wydarzenia, klasa szósta, związane z okolicą. Wymień chronione zwierzęta z regionu. Wymień czynności, które były związane z uprawą ziemniaków i wybranego zboża. Tutaj było wiosna i lato i trzeba było przy ziemniakach, co się robi na wiosnę, ze zbożem, co się robi na wiosnę, co się robi w lecie i co się robi jesienią. O, słyszę. No właśnie. O, to mi się podoba, to jest postawa godna. Nowe nazwij elementy tradycyjne stroju regionalnego kobiecego. W niektórych miejscach to były pokazane, w niektórych ankietach po prostu sylwetki. Trzeba było tylko dopisać, jak nazywa się wskazany element, jak rozumiesz przysłowia. Jeszcze i wyniki, proszę państwa, z szóstej klasy. Zaraz państwu pokażę. Wyniki ankiet, szósta klasa. Nie wszystkie, bo proszę bardzo, 22%. Tak wygląda. Innowacji pedagogicznej trzeba szumu wielkiego, żeby dziecko się dowiedziało tego, co... Gdzie my żyjemy? Jaką będziemy mieli tożsamość? I nie chodzi o uczenie gwary, powtarzam jeszcze raz, ani robienia tego. Ja ubolewam, że wokół edukacji regionalnej narosło mnóstwo mitów, które utrudniają, bo na przykład, żeby tego uczyć, trzeba mieć wiedzę wszechstronną i trzeba być przygotowanym. Tak jak pan profesor Kąś powiedział, trzeba być przygotowanym historycznie, geograficznie, trzeba skończyć studia podyplomowe z tego zakresu co najmniej, pomijając już, że trzeba jeszcze w sobie to czuć. Nie można też tego komuś kazać robić, że to polonista zrobi. Nie zrobi tego żaden polonista, bo polonista się tego po prostu nie uczył nigdy, nigdzie w życiu.
gwary by nawet nie potrafił, podejrzewam, polonista, przy tak marnym obecności dialektologii w programach współczesnych umiejętnie poprowadzić. Więc mówienie o uczeniu gwary to w ogóle już z różnych powodów jest absolutnie niemożliwe. Wyniki w ujęciu procentowym, i tutaj są każde jedne, ale to już nie jest istotne, bo dzwonienie jest dzwonieniem. Teraz pokażę gimnazjum, jak wyglądała ankieta. To jest strasznie uciążliwe. Zaznacz na mapie granice regionów Podtatrza, Podhale, Spisz, Orawa i tak dalej. No oczywiście, jak się Państwo domyślają, niewiele osób to potrafiło zrobić, bo przecież nikt nie wie. Jeszcze w Chochołowie wiedzą, gdzie Orawa, ale gdzie Spisz, to już nikt nie wie. Ale za to uzębienie małpy i tak dalej. Nazwy chronione zwierzęta i rośliny, jeszcze gwarą też, były problemy. Uzupełnij tabelkę zboża, prace, narzędzia, ziemniaki, prace, narzędzia, siano, prace, narzędzia, proste rzeczy. Proszę Państwa, i nie chodziło o to też, żeby oni podawali jakieś archaiczne rzeczy, że to się, nie wiem, radłem czy czym tam. Nie, niech by powiedzieli, co się współcześnie wokół nich dzieje, że są te wszystkie nowe maszyny, ale niech by cokolwiek wiedzieli, co się koło nich dzieje. Proszę Państwa, pokażę wyniki. Tu w edukacji regionalnej nie ma nastawienia na dawność wyłącznie. To jest edukacja, która ma patrzeć w przyszłość i chronić młodzież przed subkulturami, które mają na jedno kliknięcie w swoim domu. I nie wiedzą rodziców czy dziadków, którzy mówią, no jak z internetu, to może przecież ze świata. Niech ta ofiara tych dwóch młodych osób z małej podhalańskiej wsi będzie dla nas przestrogą. Jeszcze Państwu kilka pytań podam, żeby Państwo mieli wyobrażenie. Wyjaśnij nazwy tych elementów. Kłobuk, spinka, opasek, kierpce. No i też nie cuda, jak Państwo widzą. Nie pytamy o jakieś drobne rzeczy specjalistyczne. Nie. To nie jest ten poziom. Tutaj był obrazek, którym trzeba było to pewnie zaznaczyć. Wymień nazwy tańców. Z jakimi obrzędami kojarzą ci się ci święci? Proszę Państwa, nikt nie wie. No nikt, no jednostki. Święty Michał, święty Wojciech, Łucja, Andrzej, no to jeszcze. Andrzejki się jeszcze trzymają i wspierane są. Wypisz imię twórcy twojej okolicy i czym się zajmuje. Też nie wiedzą dzieci, chociaż mają we wsi kogoś, kto maluje na szkle albo... No właśnie, i Halloween, prawda? No, zgadzam się. I tutaj jest właśnie, to jest to wyjście w przyszłość, o którym pan profesor Sikora anonsował. Przyjeżdża do ciebie ktoś z Warszawy, masz 3 dni, masz 100 zł. Co mu pokażesz w swoim regionie za to? Proszę Państwa, w tymże internecie, o którym mówiłam, że tyle rzeczy jest, jest też manifestacja kultury góralskiej, ale tej kultury, o którą nam chodzi, nie znajdziemy na pierwszym miejscu. Ona jest, ale skryta za 10 murem, bo można posłuchać dobrej muzyki, ale jak się włączy, pokazuje się disco polo z lekkim nachyleniem na góralszczyznę. I to są wszystkie, ja nie chcę wymieniać nazw zespołów, bo nie chcę. Ale generalnie, jeżeli ktoś skądś chce się czegoś dowiedzieć i szuka w internecie, to nie znajdzie tam prawdy o Podhalu tak naprawdę. Znajdzie różne firmy, które a la podhalańsko urządzają eventy dla firm, które przyjeżdżają, a jednym z elementów jest na przykład tradycyjne, proszę Państwa, jak się dowiedziałam, picie z jednej narty. No ja tu pytam. No. Ani z jednej, ani z dwóch. No i tu jest pytanie, ostatnie pytanie, prosiłam, żeby właśnie było tożsamościowe, żeby dzieci wskazywały, kim są, prawda, kim się czują w tym momencie. To nie było oczywiście na punkt, ale mnie to osobiście interesowało, jaka. Były różne rzeczy, różne do wyboru. Tu akurat można było wpisać, ale inni mówili, jestem, i tam było Polakiem, córką, dziewczyną, góralką też. Wyniki. Oj, chyba tutaj sobie nie zrobiłam tych wyników. No
ale można się spodziewać, że wyniki były podobne jak w poprzednim. Dwie szkoły, jedna szkoła na Spiszu, gimnazjum w Łapszach, podjęła się tego i pani, która naprawdę wiele przemyca przy okazji historii, była także załamana wynikami. Ogólnie nauczyciele mówią, jest gorzej niż myśleliśmy. Nauczyciele, sami nauczyciele tak mówią. I nie jest to dlatego, że przyszedł kurator, wizytator czy ktoś tam. Nie ma tej presji zewnętrznej. Nie ma, że oni muszą i będą. Wielu z tych przedmiotów nie ma ocen w szkole, żeby była jasność. Nie ma tego, że dostaniesz jedynkę, jak nie powiesz czegoś tam. To jest przedmiot, który ma zainteresować, ale jaki on jest ważny, jeszcze raz przywołuję tę tragedię. Proszę Państwa, badania pokazały, i to prawdziwe badania, bo moja siostra jest lekarzem i jeździ na specjalizacyjny kurs któregoś tam już stopnia z geriatrii. I tam im pan od zdrowia publicznego powiedział, były badania prowadzone w Polsce, gdzie jest największa zapadalność na choroby układu krążenia i choroby serca różnego rodzaju, które prowadzą do śmierci. Gdzie, proszę Państwa, nie tam, gdzie ludzie żyją wesoło, tylko na ziemiach, na stronie zachodniej Polski. Zachodnia ściana. Dlaczego? Bo ludzie czują się wykorzenieni. Edukacja to nie jest tylko to, że sobie, tożsamość, to nie jest tylko to, że sobie tu porozmawiamy i rozejdziemy się, tak jak bywało na konferencjach orkanowskich. Ja 4 konferencje orkanowskie przeszłam, ja jeżdżę z orkanem wszędzie, ale często tak jest, że ktoś odbędzie konferencję, zamyka książkę i bierze się do czego innego. To nie jest tak. My nie możemy zamknąć tej książki, bo tu chodzi o zdrowie, o przyszłość, nie wiem, o życie może nawet. Dobra, dziękuję, przepraszam. Dziękujemy pani profesor. Na pewno się nam tu coraz to więcej pytań do dyskusji mnoży, zapisujemy, ale musimy ten margines na tą dyskusję tysce zostawić temu pytom o taką właśnie zwięzłość. Nie wiem, czemu pani profesor Jagoda o uzębieniu małpy i innych egzotycznych stworzeń to na mnie popatrzała. No, potem przedyskutujemy sprawę. Panie profesorze, zaraz. Rzeczywiście tak, moi łosto mieli jest, z tej dyskusji wynika, że trzeba dotykać ziemi, trzeba zwiedzać ten świat, bo przez ten świat, przez rodzinę, chałupę, sąsiadów poznaje się ten świat, poznaje się swoją tożsamość. Moi łosto mieli, zanim przejdziemy do dyskusji, kilka osób się już zapisało, a potem będziemy proponować wam, którzy jeszcze chętniście są. Tu pana profesora pytam jeszcze o słowo wstępu do naszej rozmowy. Proszę państwa, nie spodziewaliśmy się i bardzo tym nam milej, że tak poważne zainteresowanie towarzyszy naszym wystąpieniom. Po konsultacjach postanowiliśmy zrezygnować z drugiej tury, jakby uzupełnień do własnych wypowiedzi, oddać państwu głos. Myślę, że w ten sposób uszanujemy też no, taką intencję współpracy. Myślę, że ci, którzy mieli okazję wczoraj posłuchać, jak muzycy szukali wspólnych nutek w rytrze, to docenią ten nasz wysiłek. Na koniec rezerwujemy sobie po minutce każde z nas na takie mikro podsumowanie. A więc oddaję głos moderatorowi. Zapraszam państwa do dyskusji. Moi łostomieli, chciał wziąć tu głos w dyskusji pan Bolesław Faron, do mikrofon, chyba zejdziecie ku mnie, to płacie.
Proszę Państwa, tutaj pan profesor powiedział, że daje nam dużo czasu do dyskusji. Tak popatrzyłem na zegarek. Wynika z tego, że to razem raptem 45 minut. No ale nie żałuję, no bo mieliśmy bardzo interesujące wystąpienia panelistów. Proszę Państwa, ja chciałem się w dwóch kwestiach wypowiedzieć i to z konieczności bardzo, bardzo krótko. Po pierwsze, w związku z wypowiedziami, z referatem, z stanowiskiem pana profesora Kąsia. Moje kontakty z Gwarą były naturalne. Był to mój pierwszy język, Muttersprache. To był język moich rodziców, język mojej matki. Notabene pierwsza dwuja w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Długosza, tu za ścianą tego budynku, z języka polskiego była za słowo gdowa. Nauczycielka ośmieszyła mnie na oczach klasy. A co to jest gdowa? Zapytała mnie ku uciesze moich sądeckich kolegów. To prawdopodobnie zdecydowało wtedy, kiedy w tym 13 roku mojego życia, że podjąłem później studia polonistyczne, żeby uczyć innych, że nie używa się słowa gdowa. To, ta anegdota, ona nie ma tylko, powiedziałbym, tego osobistego charakteru, ale ona mówi o pewnym procesie, o pewnym zjawisku, że już ponad 50 lat temu dzieci wiejskie miały problemy ze swoim językiem naturalnym, jeżeli się znalazły w innym środowisku. A więc, tak jak powiedziałem, język matki, język podstawowy, pierwsza dwuja z języka polskiego, ale potem miałem szczęście w tym samym liceum, bo moim drugim polonistą był Eugeniusz Pawłowski, a więc człowiek, który gwarami, a zwłaszcza gwarą podegrodzką się zajmował i on już miał całkiem inny stosunek do dzieci, które tym językiem władały. Jak można współcześnie gwarę popularyzować? Padały tu tego typu pytania. Mnie tu zabrakło w wypowiedziach państwa jednego ważnego ogniwa, którym według mnie jest twórczość współczesnych twórców regionalnych, poetów regionalnych. I tu w tej sali ta kwestia musi być dzisiaj zaakcentowana. Ona jakoś umknęła w naszej uwadze. Ja mam ostatnio z racji różnych kontaktów do czynienia i z poezją Wandy Łomnickiej-Dulak. Jako wydawca opublikowałem ostatnio jej wybór 99 wierszy. Mam kontakt z poezją z pani Krystyny Dulak-Kulej, też z Piwnicznej. Przygotowywałem jej sylwetkę do Sądeczanina, do takiego miesięcznika. Mam kontakt z poezją Bronka Zobidzy, bardzo oryginalnego, ciekawego poety z tego terenu, stosunkowo mało znanego, po prostu zwykłego, prostego robotnika budowlanego, absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej w Starym Sączu, który w pierwszych swoich tomikach wykorzystywał gwarę, dzisiaj już z tego widzę rezygnuje. Z tym, że jak się bliżej zapoznałem z tą twórczością, to była to taka gwara dość mieszana, bo ja nie wiem, tu pan profesor jako specjalista powie, czy na Obidzy można by mówić o jakimś bardzo sprecyzowanym języku gwarowym. Tam w tej jego poezji zauważyłem bardzo dużo naleciałości po prostu gwary góralskiej, podhalańskiej, gwary górali pienińskich i tak dalej. Ale to na tym chciałem skończyć. Chciałem powiedzieć, że jest to bardzo ważne ogniwo w popularyzacji gwary jako dziedzictwa narodowego, twórczość regionalnych poetów i,
rozmawiałem tutaj podczas przerwy, okazuje się, że nie jest to tylko kwestia, jeszcze powiem jedno zdanie, nie jest to tylko kwestia tego regionu, że to odbywa się w różnych regionach w Polsce. Pan profesor Kąś powiedział, nie wolno gwary ośmieszać. Oczywiście, ja jestem tego samego zdania, ale jak ja oglądam Janosika i słyszę w wykonaniu znakomitych aktorów tak strasznie kaleczoną gwarę góralską, no to mam duże wątpliwości, czy to jest popularyzacja, czy ośmieszanie gwary. Dwa zdania na temat edukacji regionalnej. Proszę Państwa, Orkan Poręba Wielka, tu koleżanka wspomniała Władysława Orkana. Miałem okazję uczestniczyć w zebraniu Zarządu Głównego Związku Podhalan ostatnio na Orkanówce. No i z tego zebrania wyniosłem takie wrażenie, że jeżeli do edukacji regionalnej poważnie tu, na tym terenie, włączy się Związek Podhalan, to będą tego rezultaty. Ale edukacji regionalnej nie załatwi tylko szkoła. Tu w tych dyskusjach zabrakło, w tych wypowiedziach zabrakło jednego zdania. Podstawowym ogniwem w edukacji regionalnej jest dom, jest rodzina. Jeżeli tego, na to nie będziemy zwracać uwagę i w tym kierunku nie pójdzie akcja, choćby z ambony, choćby ze szkoły, to nic na to nie poradzimy. I druga sprawa. Ja, tak się złożyło w życiu, że wiele, wiele lat zajmowałem się kształceniem na różnych poziomach i oświatą w różnych aspektach. Jestem bardzo sceptycznie nastawiony do programu wychowania regionalnego, jeżeli tym nie zajmie się konkretny człowiek. Ja znam nauczyciela z Łukowicy, powiat limanowski, nazywa się on Czaja, który napisał książkę. Jako nauczyciel plastyki napisał książkę historyczną o najbliższej okolicy. Jest to znakomity podręcznik dla jego uczniów, jak oglądać się wokół siebie, gdzie widzieć ślady grodziska, gdzie byli Arianie i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jeszcze jedno zdanie. Tu koleżanka, profesor Mlekodaj z taką lekką pogardą wyraziła się o konferencjach orkanowskich, ponieważ byłem, a tak się złożyło, organizatorem tych czterech konferencji, no to powiedziałem, muszę powiedzieć, że to i mnie dotyczy. I jeszcze jedno zdanie. Państwo dostaliście w workach taką książeczkę Władysław Orkan, Wskazania dla synów od Podhala. Tak się złożyło, że na prośbę pana dyrektora Sokoła ja tę książeczkę opracowałem. I mam do Państwa jedno pytanie. Kto w bezsenną noc przeczytał te wskazania do synów Orkana? Zgłosiła się 5 osób. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, ale właśnie, żeby szanować ten czas, panelistów mamy dość, więc nie zabawiajmy się w rolę panelistów, bo już to mieli, ale rzeczywiście do dyskusji was pytam. I pani Hania, ewentualnie pani doktor, pani profesor, to pięknie. Oczywiście rodzina jest podstawową płaszczyzną, na której powinna się dokonywać edukacja regionalna, czy w ogóle przekaz tradycji. No ale proszę Państwa, te rodziny widocznie się nie wywiązują, skoro mamy takie wyniki, zanim jeszcze dzieci zostały objęte jakimkolwiek przekazem szkolnym. Dlaczego? Z panem profesorem Kąsiem rozmawialiśmy na ten temat. Mamy chyba do czynienia z taką sytuacją, w której pokolenie dzisiejszych rodziców z różnych powodów zostało wyjęte i często depozytariuszami tradycji są dziadkowie może albo pradziadkowie, ale niekoniecznie ci współcześni dzisiejsi rodzice, jeśli tego nie chcą albo jeśli mają na to czas. I dlatego tutaj dobrze byłoby, żeby nasi uczniowie w przyszłości podjęli na nowo tę transmisję kulturową we własnych rodzinach i o to nam chodzi. Ale jeżeli pojawia się jakaś luka i jeśli my jej w jakiś sposób nie będziemy próbowali uzupełnić, no to ja nie wiem, czy będzie możliwość odrodzenia czegokolwiek w przyszłości. To jest pytanie. A drugie, odnośnie edukacji i roli nobilitacji gwary w twórczości. Tak, panie profesorze, oczywiście. No, my na Podhalu mamy 5 pokoleń poetów i my mamy także włączać ich dorobek w
ten dyskurs szkolny. Oczywiście rozsądnie, mamy tutaj na sali także i poetów, panią Stanisławę Szewczyk, która doskonale wprowadza gwarę w świadomość dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, bo potrafi tak opowiadać o świecie gwarą, że dzieci chcą tego słuchać. No i jeszcze odnośnie konferencji orkanowskich. Oczywiście pan profesor jest strażnikiem orkana, ale dla mnie tego orkana jest za mało. Po prostu tylko to chciałam powiedzieć. Jego jest za mało w naszym codziennym myśleniu o regionalizmie w Polsce. Ponieważ ten tekst, który państwo dostali, o czym nie wiedziałam i bardzo się cieszę, Wskazania dla synów Podhala, został uznany za tekst, który mógłby być algorytmem regionalizmu w ogóle wszędzie. Tam tylko parę rzeczy trzeba podstawić, typowe dla własnego regionu. Orkan był po prostu, jest w dalszym ciągu patronem wszystkich tego typu dobrych działań. Panie profesorze, jeśli pan profesor poczuł jakiś z mojej strony sarkazm, bardzo przepraszam, sama uczestniczyłam w tych wszystkich i w każdej następnej będę uczestniczyła. Ja tylko chcę powiedzieć, nie zamykam Orkana, książek z Orkanem i nie odkładam na półkę, bo mam następną konferencję o Wiktorze na przykład. Orkan jest stale towarzyszącym elementem każdego regionalisty, przepraszam. Moje osto mieli nie wtorek rzecy, rzeczywiście być może my nie porusali, ale z takich właśnie oczywistych rzeczy, jak we wtorek wiemy, no wiemy, że jakby nie rodzina, to by się nic nie wydarzało, albo się wydarzy syćku. Mam trójkę małych dzieci i to jest codzienna walka o gwarę. Przy śniadaniu, przy obiedzie, na co dzień, po prostu jest codzienna walka o trwanie w gwarę. Łoba go domy fałpie, dziadka mamy, ale i telewizja, i to syćko, co otacza, to jest po prostu walka. To jest walka w moim przypadku. Szczęścia mają ci, duże, bo tak jak niektórzy sąsiedzi, gdzie są przepełnione chałupa tą gwarą. I rówieśnicy widzą, jak moim, którym nic nie brakuje, bo właśnie z mojego starunku osobistego i mojej babiny, ale widzę, jak tam są wypiescone te słowa, te archaizmy, te pewne kwiatuszki, których ja już nie wypielęgnuję. Także to jest codzienna walka właśnie o gwarę. Pytam pięknie pana Andrzeja Skupnia, prezesa Związku Podhalan w Polsce. Witaj Dziesyczka, moi Łostomili. Bóg zapłać za tą ciekawą prezentację, dyskusję. I nie mogło mnie tu nie być, co by nie dołożyć trzy grosy do tego, bo troszkę pod osąd jest to, co robimy. A sprawa jest ważna, dyskusja jest o tożsamości. I my jak rośli mali, to nam książki otwierały świat. Tutaj nie było internetu. I człowiek czytał Jacka Londona i innych pisarzy i chciał zostać marynarzem, bo chciał poznać świat, chciał ten świat uwidzieć i on go ciągnął. I dopiero trzeba było na studiach zespołu góralskiego z Kalni, co by się wracać ku chałupie, co by się zaś zawciało się wrócić. Także to jest naturalne i ta walka na to, co by te dzieci zatrzymać, co by one poczuły, że ta ich wieś, nawet maluczko, jest wyjątkowo, że są takie momenty, taka się można pochwalić, a ja pochodzę właśnie z takiej małej wsi i tam jest no piękniej na świecie, a tam rosną takie kwiateczki, a tam żył taki człowiek, a tam ktoś i tworzy coś cennego. I no mnie chodziło o to, co by w szkołach zastąpili nawet naszej roboty jako Związku Podhalan, jako Bukowiańskiego Centrum Kultury, jako Podhalańskiej Wyższej i tak dalej, bo każdy tu ma coś do zrobienia. I no, na początku tej walki szukamy sojuszników. I takim sojusznikiem może być szkoła. Bo dla takiego dziecka, jak w oderwie od rodziców, to pani jest autorytetem największym. I jak ta pani mu powie, że to coś jest ważne, potem mu powie, że tam jest zespół, tam można się iść nauczyć, tam zapisać go na jakiś konkurs gwarowy. Dzieje się dużo, ale jak się tu oprze o te pierwsze ważne autorytety, temu tak kolegujemy z parafią, bo ksiądz też jest takim autorytetem, jak się przyłączy. I to jest ta walka. Także cieszymy się, że udało nam się podpisać porozumienie, współpracować z kuratorium, bo czasami są takie trudności, żeby przekonać samego dyrektora szkoły, bo jego to nie interesuje. On ma swój program, nauczyciele wiedzą, co mają robić i do roboty. Jak jest mądry nauczyciel, to on jak będzie uczył historii, to się spyta, co w tej wsi się ważnego wydarzyło dzieci i im to wbije w głowę. Jak uczy przyrody, to się spyta, jak się nazywa ten kwiotek za oknem, ale jak nie, to przeleci książkę, łatwajkuje i z głowy.
temu też dzisiaj wizytator wizytujący szkołę może się spytać, czy zaprosiliście, jaki jest związek szkoły, jak pracuje ze środowiskiem. Są takie teraz, czy będzie dalej, czy nie, ewaluacje, różnego rodzaju procesy w szkołach, gdzie się sprawdza, czy szkoła pracuje, czy ma związek z tym środowiskiem. I my się otwieramy na to, wiadomo, jak chcecie spotkania z twórcą ludowym, a nie wiecie kogo, to zadzwońcie do najbliższego prezesa, on wam powie. Chcecie coś zrobić regionalnego i tak, to pomożemy. I to nie jest o to, żebyśmy jedni drugich zastępowali, ale absolutnie rodziny. Ale moi kochani, są regionów góralskich, gdzieś mamy kilkanaście i są na Bukowinie, nie trzeba uczyć dzieci gwary i jeszcze, bo w domach to się dzieje. Trzeba może w większym, też trzeba, ale są takie regiony, gdzie była przerwa. Karolice sami nie potrafią, a nagle się obudzili. I tu sami znacie takie rejony, jak ja był młody, to jeszcze się nic nie działo, przed wojną to zgasło, a dziś ładnie kwitnie. I ktoś się tu musi zachęcić i zrobić. Także żeby nie było wykładu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że i ta instytucja wspiera te wszystkie działania i myślę, że dzisiaj poprzez samorządy mamy dużo sojuszników, ale cały czas będziemy się upominać o to, żeby ta od przedszkola po wyższą uczelnię, żebyśmy mieli sojuszników i żebyśmy mogli tutaj stopniować tą wiedzę, ale od tego właśnie podstawowego słowa poznanego po wielki słownik gwary i kultury, za który chciałem serdecznie tu publicznie jeszcze raz podziękować, no bardziej profesorowi, bo to jest historyczna sprawa, że to się dzieje w tych dzisiejszych czasach. Tu jest dyrektor, który jest wydawcą jako Bukowiańskie Centrum Kultury i ważne, żeby to trafiło właśnie do wszystkich tych, co chcą to mieć, a naprawdę warto. I drugą muszę podziękować naszej łastomiej pani profesor za te działania. Dzisiaj widzieliście, co robi mądry chłop, jak chce, co by babie dobrze szła robota. Musi ją wkurzyć. To tak, wiecie jak to działa. Zaraz ręce, to głowa idzie w arcy. Dziś my widzieliśmy wkurzoną panią profesor i wiemy, że ta robota jej pójdzie, co i serdecznie życzymy. Krew porusano, a my pomożemy, co będziemy mogli, sobie te wyniki się poprawiają. Bóg zapłać. Dziękujemy prezesie Godajomze i nawet woda się potrafi zaśmierdzić, jak nie rusano we wiaderku. Siedzi tak ze krew i krupy, jak w gorku trzeba miesać, żeby nie przysmędły. Moi łostomieli pytam teraz pięknie Ryszarda Rabeszko i potem pan Bartosz z Muzeum Etnograficznego. A w Bukowinie też trzeba uczyć, bo mimo tego, jak się gada, że rzeczywiście te regiony górskie, Bukowina, Inkse, Kielo, to piękne i zaśpiewane tankieta pokazało i na pewno nie inaczej jest w Bukowinie, na pewno, więc ten regionalizm, myśl jakby zainteresowania regionem, zainteresowania swoim światem, małą ojczyzną i związania to z dużą ojczyzną jest niezwykle, niezwykle ważny. Ryszku. Szanowni Państwo, ja się przedstawię, bo troszeczkę dla przeciwwagi, bo jest tu zdominowane przez południe. Ja nazywam się Ryszard Rabeszko, jestem działaczem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, twórcą ludowym, zajmuję się rzeźbą, kowalstwem. Pochodzę z północy. I tu było coś powiedziane, że jest możliwość wyboru. No dobrze tak powiedzieć. Ja mieszkam w Rodowie, mała wieś, gmina Prabuty, powiat Kwidzyn. I szanowni państwo, ja mieszkam w domu, w którym się urodziłem. Jeszcze mój rocznik się rodził w domu i w trzecim województwie. Urodziłem się w województwie olsztyńskim, później nie wiem czemu zrobili elbląskie, a teraz jeszcze bardziej nie wiem czemu przyłączyli nas do Gdańska, do Pomorskiego. Z prawej strony Wisły na Dolnym Powiślu nigdy historycznie nie było Pomorza. To jest takie coś, przyłączyli nas do Trójmiasta wielkiej aglomeracji. To jest moja tożsamość. Ojciec z Kresów i fajnie jak ja tu słyszę, że są osadnicy, że przyjechali osadnicy na ziemię odzyskane. Tu padło pesymizm, samobójstwa, złe samopoczucie. A przepraszam bardzo, nie ma nic za darmo. Ta trauma, którą przeżyli,
gdzieś kiedyś wyszła. Kto mówi, skąd są ci osadnicy? Co oni są? Co oni spłynęli? Z Chicago wrócili? Ze Sztokholmu przyjechali? Zostali wyrzuceni. Brutalnie, jeżeli nie zamordowani, to zostali wyrzuceni przez NKWD. Mój dziadek, Władysław Rabeszko, syn Narcyza Rabeszki, dostał kartę ewakuacyjną, 2 godziny na spakowanie i cię nie ma. I cię nie ma. Dlaczego ja nie mówię gwarą? Jeszcze jak ja byłem mały, u mnie mówiło się, dzisiaj mogę to powiedzieć, odmianą bałaku. Był to Wołyń, odmianą bałaku. Tylko ja miałem 16 lat i poszłem na bardzo fajny, dzisiaj ktoś mi w telewizji mówi, kultowy, co mnie skręca, film pod tytułem Sami Swoi. No i zaczęły się problemy, bo my zrobiliśmy, nie tylko ja, ale moi koledzy, zrobiliśmy wszystko, żeby nikt się nie domyślił, że my tak mówiliśmy. Bo co, przepraszam, ja miałem 16 lat, ja miałem iść gdzieś na te i co, być nazwany Pawlakiem albo Kargulem? No fajnie było się pośmiać, no wesoło było, to co pan profesor powiedział. Czy można kogoś ośmieszyć i wyśmiać, a to zrobiono perfekcyjnie. W tym momencie wierzcie mi, ja mam zadrę do tego, bo tak zrobiono. Co wiemy o tych terenach? Niewiele, bo pan doktor przejechał się. To są Kaszubi, Kociewie, przepraszam, Madzie Borowiacy, zaraz się upomną. To jest Warmia, Mazury, Kurpie, Wilno, a gdzie ziemia malborska i język malborski. I bardzo ważna rzecz. Ja się wychowałem między dziećmi i rodzinami z akcji W. Górowo i Ławeckie i podstawowa i gimnazjum i średnia szkoła w języku ukraińskim. Powiem szczerze, niech to zabrzmi jak chce. Ma to swoje dobre strony, ale ja znam też złe strony tego. Ale ja też znam złe. Ja tam mieszkam. Ja mam z tymi ludźmi kontakt. Ja też mówię w ich języku. I przyjmują mnie nieraz, że rozmawiają ze mną i bardzo różnie, proszę mi wierzyć, bardzo różnie. Jak tą tożsamość wybrać? Jak ją znaleźć? Na południu Bartek nie ma problemu. Ale gdzie jestem ja? Następna sprawa, taka już wzorcowa, wiecie, to są Żuławy. Żuławy, kraina dla części z państwa, fajna, równa, coś tam jest. A czy państwo wiecie, że 2 lata po 1945 roku to Żuławy były pod wodą i tam nie został nikt z miejscowych, bo jeżeli został, to zginął. No, jak tam ludzie byli chowani przez władzę, no to znalezienie grobu z 2000 szkieletów i nikt nie wiedział, kto i co i dlaczego pochowany, no to możecie wiedzieć, że ta ziemia tak była wyzwalana. Co się dzieje na tych? Kto i dla kogo tworzy tożsamość? Było to powiedziane o Żuławach, że Żuławy coś robią. Ludzie, którzy przyjechali z różnych terenów i nagle odtwarzają właśnie co? Kulturę żuławską, menonitów, których nie ma, kulturę żuławską, te drogi, które już są, trakty, które są niedrożne, te kanały, które zostały zasadzone wierzbą topolą socjalistyczną, te pod Stegną jest symbol. Górale, nie obraźcie się. Pod Stegną, jadąc po prawej stronie, będziecie państwo jechać, stoi piękny, nowy, ładny dom zbudowany przez górale. Z balkonem zrzeźbionym, ze wszystkim. Co tożsamość? Proszę bardzo, spaliła się teraz gospoda koło Siewierza właściwie. Poszła cała, piękna, duża. Kiedyś jadąc z Sabołowych Bajań, a trochę głodny byłem, trochę gwary chwyciłem, zajeżdżam. Słuchajcie, chata góralska, karszma góralska, dziewczyny przebrane w serdaki i stroje góralskie. A ja tak sobie dla żartu, a coście tam panny uwazyły, może jakieś kiesie tam grulicków czy co? No i trzeba było zobaczyć, co się stało z kelnerkami. Jakby piorun w stado kur walnął. Wszystkie uciekły. Po co takie naginanie? Po co to robienie? Po co Wiławie, karczma Biały Łabędź, wybudowana przez górali, nawet skalę przywieźli i zrobili wszystko, podłogę ze skali, pięknie zrobioną. Ale to pretensje do waszych
Nie, tylko że ten nie do państwa, nie, proszę pana, ja nie mam do państwa pretensji, tylko sygnalizuję o problemach i przepraszam bardzo, mam prawo tu przyjechać powiedzieć, że nie mówienie o stereotypach i rysowanie rysunków, tylko może jako kongres zajmiemy się takimi sprawami, bo nas ktoś z całą premedytacją pozbawia czegoś. Czego? Tego, że pani nie rozumie, co ja też mówię. Mówię o problemie takim, gdzie dotyczy całej Polski. Jestem przedstawicielem twórców ludowych. Widzę, co się dzieje. To proszę iść na Krupówki i zobaczyć, jaki tam towar jest sprzedawany. Przecież to jest wszystko Chiny. I do kogo możemy mieć pretensje? Jeżeli nie będziemy krzyczeć i nie będziemy mówić, to jest dobrze. No przepraszam, no to co? Zaraz. A kto co mówił? Nie, ja bardzo często spotykam się z odpowiedzią. A czy ktoś coś mówił? Czy ktoś protestował? To gdzie jesteście? To może my zaprotestujemy i powiemy, przepraszam bardzo, stop dziadostwu, stop sprzedawaniu kraju, stop ze sprzedawaniem naszej tożsamości i naszej kultury, bo to jest nasza kultura. Przepraszam bardzo, czy Chińczycy mają prawo robić ciupagi? Ktoś tu mówił, że kultura się bardzo zmienia. Tak, czy kulturę można dekretami zrobić? Nie można, ale się zdarzało. To proszę jechać do Japonii i powiedzieć, że po co mistrz kujący katany, czyli miecze, robi to starym młotkiem ręcznie, jak są super młoty mechaniczne, które zrobią to inaczej. No proszę to powiedzieć. To by było nie to. Pamiętajcie, że za każdą rzeczą w kulturze idzie coś takiego niewymiernego, jak duch tego, kto to zrobił. Nie ma tego. A my sami się pozbawiamy tego ducha, bo mi oskarżacie, po co ja to mówię? Po to, że krzyczę, dzieje się, po prostu morduje się kulturę polską. Morduje się. I tutaj trzeba spróbować, nie wiem, spróbować odezwę. Pobudzić ludzi, którzy decydują o tym. Przepraszam, ja byłem przez przypadek przy tworzeniu nowej ustawy kompetencyjnej samorządów i krzyczałem, jest problem, nie wpisujecie do ustawy z powiatów. Powiaty i tak staną na wysokości zadania. Przepraszam, 5 stanę w Polsce, ja jeżdżę, 5 staje, a reszta ma kulturę gdzieś. Są powiatowe domy kultury? Nie ma. Czy gmina jest za mała, a województwo jest za duże? Małopolska jest wyjątkiem. Wierzcie mi, ja jestem z Gdańska i przepraszam, potraktujcie mnie dobrze, ale dyrektor Domu Kultury, czyli Nadbałtyckiego Centrum Kultury, czyli Wojewódzkiego Domu Kultury, język polski zna na poziomie niskim. I wystarczy wam. I wystarczy, na poziomie niskim. Jest obywatelem, urodził się w Afryce Środkowej, a teraz dyrektoruje. Fajnie, wszyscy się z tego śmieją. Dzięki Ryśku za tą emocjonalną wypowiedź. Ja myślę, że nie trzeba właśnie odczytywać w dosłownościach. Ryszard tu zasygnalizował pewne problemy, pewne mechanizmy, które tak trzeba rozumieć, które się przekładają na różne przestrzenie. Także tak to cytujmy i słuszny postulat do pewnego rodzaju właśnie patrzenia całościowo na sprawę, bo Małopolska jest wyjątkowo, ale myśląc o Małopolsce trzeba myśleć, jak to rozlać i pewne sposoby przekładać na inne regiony, gdzie tak barwnie już nie ma. Panie profesorze. Ja pozwolę sobie tylko jedno krótkie słowo do tego bardzo ciekawego wystąpienia dołączyć. A ja bym bronił hasła wybór. Proszę pana, niestety, każdy człowiek ma możliwość wyboru być głupim. Nikt za nas tego dobrego wyboru nie zrobi. Żaden dekret, żadna ustawa, jeśli włodarze Zakopanego nie będą pilnować porządku u siebie, nikt z Warszawy za nich tego porządku nie zrobi, żaden kongres. Każdy na swoim szczeblu, drabinie musi być mądrym. Nie szukajmy ratunku
w dekretach. To jest, ja myślę, niech się sparzy jeden z drugim. Japończycy widocznie są mądrzy, bo wiedzą, że młotkiem tylko można duszę wykuć. O! Natomiast jeśli my będziemy dalej patrzeć tylko na euroski, bo już zielone to za mało wartościowe, prawda? Na euroski, czyli na dudki, pisane zresztą przez T, to zginiemy marnie. Bądźmy mądrzy. Patrzmy i decydujmy mądrze. Dziękuję. Antoni Bartusz, Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Przepraszam, może ja nie będę stał, bo będę tutaj zawracał widok. Ja bym chciał dwie, trzy rzeczy tylko i też możliwie krótko. Ja ze swojej wioski wyniosłem takie powiedzenie huce ta huc, a godoj mi se haw. To było o tym, jak traktor jechał za Jaśkiem, pipco na niego, żeby się usunął. Droga była wąska, było po deszczu, a on w tę kałużę nie chciał wchodzić i se szedł dalej środkiem, dopóki nie skręcił z tymi widłami, z którymi szedł w pole, nie skręcił tam, gdzie było jego pole. No i ten traktor tak pipco, a on mu mówi, huce ta huc, godej mi se haw. Mi się to bardzo w życiu przydaje, bo to mi się też przydaje wobec takich różnych przemocy, tak by to trzeba było powiedzieć, jakie napotykamy w swojej pracy w kulturze. Zobaczmy, jak my łatwo mówimy tożsamość, chociaż tego w języku wcześniej tym naszym też swojskim nie było, jak łatwo dzisiaj mówimy dziedzictwo i trochę zaczynamy się zamieniać w takich, którzy są zarządcami czegoś, a nie jesteśmy praktykującymi. Może jesteśmy z obsługi kościelnej, a nie jesteśmy ludem, który tworzy, który sam wierzy. I wydaje mi się, że to po prostu chyba od tego trzeba zacząć. Czy my sami do końca jesteśmy przekonani o sile tego, co z rzeczy minionych i dawnych? Ja wcale nie jestem po stronie tego, że to właśnie należy wszystko tak jak leci, bo było, pielęgnować. Sam też w życiu swoim podległym wielu różnym zmianom, ale czy to w Krakowie, czy w Paryżu, czy gdzieś, to huce ta huca, godoj mi se haw bardzo mi pomagało, żeby nabrać dystansu. I ja myślę, że my też za bardzo wpadamy w takie systemy opisywania, opisujące nam przez różnych mądrali. Mianowicie, a że wszystko właśnie teraz zależy od szkoły, od wszystkiego. Bardzo bym bronił tutaj i podpisywał się pod tym, co pan profesor powiedział, że kompletnie nie pracujemy z rodzicami. Za łatwo mówimy oczywiście rodzina, ale uderzmy się w piersi i zapytajmy, ile takich pomysłów, programów, kontaktów życiowych tworzymy dla rodziców. I czy to jest malutka świetlica, czy muzeum etnograficzne, czy związek i tak dalej, Podhalan. Na ile my próbujemy do nich trafić i z nimi rozmawiać? To są naprawdę chyba takie poważne pytania. Tak jak kiedyś przyszedłem do muzeum i w związku z tym edukacja polegała na tym, żeby zwabić dzieci szkolne, a pytanie o to, a ci wszyscy inni, którzy po świecie chodzą i płacą też podatki swoje, żeby muzeum etnograficzne istniało, co oni z tego mają? Trzeba do nich docierać, bardzo różnych ludzi, także rodzin. I to chyba powinien być taki bardzo ważny punkt w tym wszystkim. Chciałem powiedzieć też o języku. Wybór. To jest prawda, że to przeniesiemy dalej, co sami szanujemy, do czego się sami odnosimy i to przez to wychowanie się raczej będzie robić przez taką osmozę, a nie programy różne odgórne. I myślę, że taką sugestią tutaj padła propozycja, żeby do twórczości poetów regionalnych się odnosić. Ja ich też osobiście bardzo cenię. Jeden z tych, który na przykład
zamiast mówić dziedzictwo kulturowe, to świetnie powiedział o tym, dlaczego warto sięgać do dawności. To jest poeta Orawski, który mówił, nie idź przez życie bez oglądania się w dawność, on to mówił gwarą, ale szukaj tam nie popiołu, a ognia. Ja się bardzo boję, że kopiując, a my mówimy pielęgnując, to my w jakiś sposób tworzymy rzeczy sztuczne. A szukając ognia, to znaczy, że my się musimy nad tym zastanowić, do czego jest mi to potrzebne dziś. I jakoś się wiążeć, jakoś się wiąże intuicyjnie z tym, co mi będzie potrzebne na przyszłość. To po stronie tego wyboru, czy tak pan tutaj, doktor Halito, pan Sikora powiedział, interpretacji, to tu jest, w tym, tu mamy rozgrywkę, bo my sobie możemy czytać Ewangelię, a jak się nad nią nie zastanowimy, to będzie jak huceta huza godaj mi se haw. I ostatnia sugestia, gdzie są na przykład te ciekawe bardzo tropy, które próbują dawne ożywcze soki w tradycji wychwycić. Mnie bardzo brakuje, że na kongresie jak dotąd nie padło ani raz, jak myślę, bo wczoraj mi to nie było, na przykład, nie wiem, pisarstwo Myśliwskiego, Mariana Pilota, to są ludzie, którzy w znakomity sposób nie wiem jak to powiedzieć, nie przenoszą, ale oni pokazują, że jakie wartości są w tym świecie kultury tradycyjnej. Dlaczego słowa ważą? Myśliwski, myślę, że dla tradycji jest tym kimś, czym na przykład dla Gdańska, tu już przywołowanego jest Paweł Chwile, który jest dzieckiem urodzonym w Gdańsku. On musiał wszystkiego szukać po omacku, tropił. I Gdańsk ma szczęście, że w taki sposób gdańskość istnieje w jego książkach. Mi się wydaje, że powinniśmy po takich stronach szukać i poetach bardzo lokalnych, i tych, którzy dają znakomity kształt, bo o tym potem można rozmawiać i z młodymi, i z rodzicami, i między nami. Dziękuję bardzo. Nie mamy dużo, jeszcze mamy 10 minut. Krótkie słowo Józek Broda, potem pan Garstka i pani Asia Staszak. Nie chcę siebie traktować jako mędrca, ale przypominam. Proszę państwa, czy się nam to podoba, czy nie, był i miał to być nowy człowiek. To są fakty. Najlepszy gospodarz w hierarchii znaczenia i przemian społecznych zawsze był o wiele gorszy od ostatniego w mieście. To są prawdy. I z tą prawdą każdy z nas musi się zmierzyć. Odwrócić teraz na nowo. I pytanie, no właśnie, stary gołąb się zastanawia. Czy rewitalizować? A wiewiórka mówi nie, zwyczajnie. Może od nowa. Dzięki Józefie. Robert Garstka. Dzień dobry, to ja króciutko. Pracuję w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach, ale mieszkam w Będzinie, to jest częścią Zagłębia Dąbrowskiego. I tylko tak króciutko chciałem się odnieść, najbardziej to mnie poruszyło właśnie wystąpienie pani profesor i do tego jakby, bo tym się zajmuję dziedzictwem, edukacją regionalną, badaniami terenowymi. To, co już tutaj wybrzmiało, że na pierwszym miejscu rodzina i przekaz, prawda, pokoleniowy, to nie szkoła, no szkoła jak najbardziej, ale na drugim tam miejscu, no najpierw, prawda, jeżeli rodzice tego nie zaszczepiają, to nowe pokolenie, no to kto? No to szkoła dawniej, tutaj pan wspomniał o programach, pewnie one są ważne, a czy dawniej ktoś programy w rodzinie rozpisywał, żeby przekazać dziecku czy wnukom jakieś tradycje? No raczej nie. Chciałbym mieć takiego dziadka czy też ojca jak pan Józef, no niestety ja swojego ojca nie poznałem, wcześniej umarł, ale cieszę się, że jesteśmy jakby blisko tego terenu. I tak właśnie, tu pytanie takie retoryczne, czy młodzi w ogóle są zainteresowani tym kulturą, przekazem, wchłonięciem? Dlaczego wchodzą w EMU, a nie w zespoły regionalne? Dlaczego kultywują Halloween, a nie wchodzą w grupy kolędnicze, które kultywują na przykład Boże Narodzenie? I tak mówię, kończąc,
w zasadzie to jest jakby taka moja największa myśl, bo tutaj mam szczęście też poznać i czasem też porozmawiać chwilkę z Bartkiem Koszarkiem. Coś. Ja jestem oczarowany kulturą, tradycją Podhala, w ogóle górską, jeżeli tak można powiedzieć. Może właśnie osoby z zewnątrz bardziej doceniają i cenią i ukochują te rzeczy, że mieszkają tam w jakichś molochach, blokach, nie znając sąsiada nawet drzwi w drzwi. A tutaj jakby tego nie ma, bo tak mówię sobie tutaj, jeżeli tak państwo mówicie, pani profesor, że jeżeli tutaj edukacja regionalna na Podhalu kuleje, gdzie macie Związek Podhala, gdzie macie twórców, gdzie macie piękne tereny, teren naznaczony kulturą, tak sobie napisałem, małe lokalne społeczności, piękne tereny, bogactwo kultur, festiwale, przeglądy takich ludzi, to na miłość boską, to jak ma to, ta kultura, ten przekaz wyglądać gdzie indziej, gdzie tak jak ja mieszkam w Zagłębiu Dąbrowskim i kto tu z tego, no, zapewne państwo wiecie, większy fachowcy, jesteśmy tak i część Częstochowy, jak i Góra Leży Wietce, o której się tu w ogóle nie mówi, to jesteśmy częścią Małopolski. Zagłębie jest częścią zachodniej Małopolski. My jesteśmy w województwie śląskim, nie jesteśmy Ślązakami, z całym szacunkiem dla Ślązaków. Jakby państwo sobie wpisali mapkę Górnego Śląska, to jesteśmy poza mapą Górnego Śląska, a Śląsk mamy jeszcze potem Dolny, więc na Dolnym to my nie jesteśmy. Więc o tym się w ogóle nie mówi. Tu się głównie zasadza właśnie na terenie południa, to co było wybrzmiało, Górale, Podhale, Zespoli. Jak najbardziej państwo jesteście tutaj gospodarzami tego. Tylko pamiętajcie właśnie o tym, że też są jakieś tereny poza województwem małopolskim, też związane z Małopolską, tylko się mówi Małopolska, patrz, województwo małopolskie. I te właśnie tereny pogranicza to mają największe problemy ze właśnie swoją tożsamością, nazwaniem siebie, z promowaniem, z dotykaniem, z pokazaniem się po prostu na zewnątrz. To tyle, to znaczy tak mówię, no bo jeżeli nawet w tej książce, którąśmy tutaj dostali, a w zeszłym roku była wystawa, nie było tam Górali Żywieckich, no to dla mnie jest lekkie faux pas. Bo ja już nie mówię o nas tam, o tym Zagłębiu Dąbrowskim, co państwo sobie pewnie myślicie, że tak powiem, Zagłębie to Sosnowiec, tam Dąbrowa, blisko Katowic, a to może za te Ślązacy jednak. A my jesteśmy kulturalnie związani z Małopolską. A tam mówię, no jeżeli o tych Góralach Żywieckich, to nawet historia i temat nie wybrzmiewa, to cóż dopiero o nas mówić. Dziękuję. Dzięki wielkie. Ja myślę, że to jest tak, jest Robercie, że na poprzednim kongresie właśnie była wszczęta dyskusja i rozmowa, że to, co wykuwamy tu właśnie w Sokole, tu w Małopolsce, jest w pełni myślą, którą miałaby się przełożyć na całą Polskę, na różne regiony, na zespolenie, więc to nie jest tak o towarzystwo wzajemnej adoracji, ale tak godą mi złot sobie, że nie jest to, które mamy siebie i no poklepywać, cieszyć, pokazywać, ale coś, co może się stać jakby dobrym, wspólnym. Pani Asiu. Dzień dobry, Joanna Staszak, Urząd Miasta Zakopane. Zostałam tu niejako wywołana do głosu. Chciałam powiedzieć tak, że to wcale nie jest prawda, że jak władze Zakopanego nie będą chciały, to nie będzie chińszczyzny i że musimy zakazać Chińczykom produkowania ciupak. Ponieważ od 1 lipca został wprowadzony na ulicy Krupówki Park Kulturowy i poza tym, że może jest mniej trochę na zewnątrz, to i tak sprzedawana jest chińszczyzna. Ja myślę i tu chciałam bardzo podziękować i chciałam się odnieść do głosu pani profesor Mlekodaj, że to nie jest kwestia, czy ten Chińczyk produkuje, czy te władze zakażą, czy nie zakażą, tylko kwestia jest tej świadomości i edukacji od małego. Bo jak to dziecko będzie wiedziało, że rękodzieło, że to, co artysta, twórca ludowy wyprodukuje, zrobi własnymi rękami, jest cenniejsze, ważniejsze, to on nie pójdzie kupić chińskich rzeczy na Krupówki. I to nie jest kwestia zakazu przez władze i postępowania samorządów. To jest kwestia edukacji i świadomości od małego dziecka. I tu jeszcze chciałam dodać, że w ramach tej naszej edukacji i świadomości, może późno, ale mówi się, że lepiej późno niż wcale, w Zakopanem w tym roku została otwarta jeszcze jedno miejsce dla kultury, dla tradycji rodzimej, tak zwany Czerwony Dwór i tam pokazywaliśmy na razie tylko 3 wystawy, ale muszę państwu powiedzieć, że było tyle ludzi, że no niespodziewane. To było rękodzieło wykonywane przez pana Henryka Trebunię-Tutkę
to jest rzeźba w szkle, ostatni na Podhalu, który w ten sposób rzeźbi. W tej chwili pokazujemy tam malarstwo na szkle twórców podhalańskich, no i wystawę rysunków Jana Karpiela-Bułecki. Cieszę się ta wystawa niesamowitym powodzeniem i cieszę się, że mogę pracować w takim miejscu, gdzie jednak ta kultura i tradycja rodzima są zachowywane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To prawda, Zakopane się nam zmienia, choć w stereotypach, które trzeba łamać, co będzie pewnie i gęsto powtarzane ze Krupówki, tak jak przeszłości Cepelia, choć tako zło dla mnie nie była. Gorsonis Dzisiok, co prezentują pseudoregionalne sklepy. To co prezentowała Cepelia, to jest górna półka w stosunku do tego chłamu, które dziś widzieć możemy. Pani tam była wcześniej, to chciałbym przytrzymać właśnie pewnych. Gabriela Smułka, ja reprezentuję bibliotekę w Trzebini. Ja się tu zawsze solidaryzuję z panem z Będzina, bo my też jesteśmy takie ni pies, ni wydra na granicy województw krakowskiego i katowickiego. Zawsze my ciążymy ku Krakowowi, jednak to jest podobna sprawa. Podziwiamy Podhale, próbujemy u nas też coś zrobić, ale to jest właśnie to samo, co tu kolega powiedział. Proszę państwa, mordujemy kulturę. Robimy wokół siebie, co możemy, nasza biblioteka chrzanowska również, działamy, robimy tą kulturę, staramy się młodzież zapoznać z tymi regionaliami, bierzemy ludzi na wycieczki do Krakowa. Od nas jest 40 kilometrów do Krakowa, ludzie tego Krakowa nie znają. Biorę ludzi na wycieczki, pokazuję im ważne rzeczy. Ale dlaczego chciałam się dorwać do tego mikrofonu? Dlatego, proszę państwa, dlaczego właśnie mówił tutaj pan z Gdańska, pan z Będzina. Regiony swoją drogą, ale morduje się polską kulturę. Ile dzieci mają historii w szkole? Proszę państwa, regiony to jedna sprawa, ale historia. Mamy zajęcia, druga klasa technikum, rozmawiamy o rozwoju czytelnictwa. Pada pytanie, druga klasa technikum, gdzie wy jesteście z historią, żebyśmy wiedziały, od czego zacząć? My nie mamy, proszę panią, historii. Co, nie macie historii? Druga klasa technikum. Proszę państwa, średnia szkoła, nie mają historii. Oni się nie uczą historii Polski. Więc gdzie regionalizmy? Czy nie dałoby się jakichś takich wniosków z kongresu? No bo po coś się tu zgromadziliśmy. Coś chcemy powiedzieć, my pracujemy, my jesteśmy ludźmi z tej pierwszej linii frontu. Jakieś wnioski, może jakiś postulat? No proszę państwa, historii nie ma. Średnia szkoła. Kiedyś to średnie wykształcenie to było coś, no jak człowiek ze średnim wykształceniem może za chwilę nie będzie wiedział, że była bitwa pod Grunwaldem, może będzie mówił, że w Oświęcimiu był polski obóz koncentracyjny, tak? No nie możemy do tego dopuścić. Proszę państwa, regiony bardzo ważne, ale brońmy polskości, tego korzenia, który jest niżej tej podstawy, na której wszyscy stoimy, historia Polski. Kto wie, w którym roku była bitwa pod Kłuszynem? No proszę państwa, jedna z największych chwał naszego oręża. No nie uczymy się tego, no i za chwilkę nikt o Grunwaldzie nie będzie wiedział. Bardzo dziękuję. Josę pójdę na bok, bo chcę widzieć u oczy wszystkich. Moi drodzy, Józek Tokarczyk, zespół Spodkicek, czyli Józek Spodkicek. Czasem gadaję za jeden z najgłupszych ludzi w Polsce, ale to nieważne. Czasem gadają, a co tam o to? Wiecie, mi to tak inaczej przyszło to myśleć. Mi się wydaje, że musimy mieć własną świadomość. Czy być, czy mieć. I jeszcze jedno wam dowiem. Popatrzcie się tak, pomyślcie, bo ja to... Chodził wtedy do szkoły, kiedy się uczył w jeden dzień matematyki, czyli rachunków, a w drugi gadanie. No dzisiaj mi przyszło gadanie, ale wczoraj ze mną liceum. Popatrzcie się, jakby sobie tak pomyśleć, pani profesor nie zrobiła słupku wykazów, no ale wcale się nie dziwię, może ja tylko taki dowcipny albo głupi. Pomyślcie, co się w tej chwili najbardziej liczy, jakby w słupkach dół. Pierwsze pieniądz. Drugie, jest ci, co nie zdążyli podpisać, też by go dali pieniądz. Potem towarzystwa opieki nad zwierzętami. Przepraszam, zwierzęta mają szacunek, chcę zmieć. Potem jeszcze jakieś stowarzyszenia. Nie będę wymieniał jakie, a dopiero potem człowiek. Kochani, dopóki się liczy pieniądz,
to pan, o co tu siedzi przede mną, no będzie miał problem, bo po coś tam wybudowali dla kasy, a kasa dzisiaj przepcha wszystko. Słuchajcie, my musimy mieć świadomość, że musimy pewne rzeczy naprawiać. Ja taki z mojego przykładu życiowego. W chałupie u mnie tata, mama gadali. Warum ja troszkę może mnie, ale profesor kuś go dotrzymaj to dali. I mój chłodok, czyli syn, poszedł do szkoły i było z biologii o jakie nazwy są różnych chwostów, kwiatków. No i mój syn u nas jest taki klocy, jo, co się nazywa, ja nie wiem jak się to nazywa, po łacinie, bo co mnie to obchodzi, powiedział scekoj. Słuchajcie, za ten scekoj chłodok musiał 1000 razy napisać za karę, że to nie jest scekoj. I on do tego stopnia się z tą nauczycielką i życiem przejął, że jak ja u siebie, co ma synów, dwóch wnuków mam, to jak godą gwarą z nimi, bo się cieszymy razem, to tato, daj ze spokój, bo wiesz, co ja miał za scekoj. Słuchajcie, świadomość nasza musi być i nikt nam gwiazdki z nieba nie do. Jak góra nie przyjdzie do Mahometa, to Mahomet nie idzie do góry i poradzimy sobie. Słuchajcie, czasem trzeba trochę mniej mieć, a bardziej być. A jak się to robi, to czasem przyjdźcie do mnie, to wam powiem. A swoją drogą, nawet nie gadajcie o tych samorządowcach. Czasem samorządowiec tylko przyjdzie wtedy, jak trzeba głosów. To będzie popierał jak jasny pierun. A potem słuchajcie, za późno psa bić jak suka kłotno. Weźmy się do roboty. Sprawa też jest taka, że dobrze jak samorządowcy są właśnie ludzie, którzy mają świadomość i wtedy pracują na rzecz właśnie tej ziemi z pełną świadomością, a jak są babloki, no to co zrobicie? To właśnie jest tak, jak goto tu Józef. I drugo jest to taki ostatni głos w dyskusji, tam pani chciała zabrać głos, to jest takie właśnie pokazujące i rysujące to, co Józef goto z mojego życia. Jak łop sadzał se koło chałupy 15 roków drzewa, to ja, Bartek Kosorek, spod hala posadziek, tuje, cyprysy, po prostu, przyjacie się, tak, to ja zrobił. Tak, taką jak świadomość, to, którą sobie no, przysobiołek do strefy, nie wiem, ubioru, muzyki, ale jest właśnie przyroda. I kiedyś ktoś mi wrócił uwagę, że Bartuś, co ty to robisz? I pojawiły się i z nią ani jednej tui, mam piękne jedlicki, mam piękne smyrecki, mam limby i budzki. I to jest właśnie świadomość, to jest właśnie świadomość. To nie trzeba mi gadać. Ostatni głos tu pani i będziemy gadać. Szanowni Państwo, moje nazwisko Teresa Sołdrak-Wiszcz. Ja przyjechałam do Państwa ze stolicy Górnego Śląska, czyli z Opola. Urodziłam się i wychowałam w Nowym Sączu, a stryj mego męża był założycielem Związku Podhalan. W związku z czym, mówię to tylko po to, żeby powiedzieć, że te regionalne kwestie są mi bardzo bliskie. Tak się złożyło, że już wszyscy tu powiedzieli wszystko, co chciałam powiedzieć, ale chciałabym jakby podkreślić, i w ogóle jestem profesorem socjologii i pracuję na Uniwersytecie Opolskim. Napisałam dwie książki na temat edukacji regionalnej, szkoły, roli szkoły i innych instytucji. I zgadzam się całkowicie z tym, że rodzina jest tą podstawową komórką, w której transmisja rodzinna przekazuje dziedzictwo i tradycje. Niemniej jednak całkowicie popieram wszystkie te głosy, które mówią, że istnieją regiony Polski, gdzie po pierwsze ta transmisja została zaburzona i tam nie zastąpi nikt szkoły i edukacji regionalnej, tak jak pani tutaj mówiła, o odpowiednim programie, która przede wszystkim na takim obszarze, jak na przykład Opolszczyzna, Dolny Śląsk, ziemie zachodnie i północne będzie pokazywała to, że mieszkają tam ludzie różni, to jest raz. Różnorodność o różnych tradycjach i każdy z nich ma prawo wyboru, tak jak właśnie tutaj pan profesor powiedział. A ostatnie, mam tylko jedno pytanie, bo właściwie chciałam zadać pytanie. Nie mamy w Polsce przepisu o
prawa dotyczącego Gwary, mamy natomiast język regionalny. Wobec tego chciałam zapytać specjalistów, ja jestem socjologiem, językoznawców, jaka jest relacja pomiędzy Gwarą a językiem regionalnym? Ustawa brzmi o mniejszościach etnicznych i języku regionalnym, prawda? Czy to to samo, czy coś innego? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie wiem, czy ktoś z naszych panelistów mógłby dwa słowa, tam mikrofon gdzieś imocie. To zacznę od końca, że ustawa o języku regionalnym to jest konstrukt prawno-polityczny i Kaszubom się udało. Mieli takie okienko czasowe. Czy się udało, czy same profity z tego czerpią? Na razie dotacje z Ministerstwa, rozwój kultury, zespołów, książek i tak dalej, ale czy to wpłynie pozytywnie na język, nie wiadomo. Gwara zaś to takie, no, te nasze mikrokosmosy i można powiedzieć, że Fosowskie sobie, Kolonowskie sobie, a Olesno, Kluczbork, Byczyna, Wołczyn, na sale to są osobne mikrokosmosy właśnie. I żeby spuentować, mamy prawo wyboru, prawo eksperymentu, ale ksiądz profesor Tischner mówił, że z głupoty wychodzi się nie przez naukę, ale przez wyzwolenie. Także musimy w sobie przełamywać te momenty, które nas ograniczają. Moi ostomieli, jakby ktoś w sprawie właśnie postulatów pewnych myśli, to kieruję tu do kolegi Ryśka Rabeszki, który wczoraj i dziś dyskutują, rozmawiają z ludźmi i coś takiego sykują w stronę Ministerstwa Kultury, Telewizji, także pytą i zachęcą do skierowania kroków w jego stronę. A teraz jeszcze pytam pana profesora Sikorę, żeby rzeknął słowo. Proszę państwa, pozwólcie po minutce każdemu. Według siły głosów zaczynamy. Józefie, podsumowując minutkę. Proszę państwa, ja z ogromną satysfakcją powiem jedno, mianowicie nie spodziewałem się, że tak żywo będziemy tutaj debatować, że to takie wielkie zainteresowanie, bo tak patrząc, sala duża, ale ta sala nie jest pusta. To znaczy, że jest problem. Jest problem, jest zapotrzebowanie na refleksję ogólną, teoretyczną, ale jest zapotrzebowanie również na te praktyczne środki. Ja tutaj postuluję, teraz jest 5 minut postulatu. Można? Nie, trzy minuty. Nie, to pół minuty mi wystarczy. Wystarczy, dobrze. Postulat do pana dyrektora, czy do marszałka, żeby pani profesor Mlekodaj ustanowić jakiś medal, może nowy, za pokazanie tego, że nie jest wcale tak, jakbyśmy chcieli. Obiektywne pokazanie tego, ale to jest mało, że pokazanie obiektywne. Mnie tu zafascynowało to, że jest sposób dotarcia do tych małych berbeciów w sposób nieinwazyjny, że tak powiem. Że jest sposób, by to było w szkole, ale żeby nie straszyła dwuja. To jest największy sukces. I to jest największy sukces na razie pani Mlekodaj, ale myślę, że w następnych naszych spotkaniach kongresowych chyba ja bym oczekiwał większej tutaj radości ze strony właśnie wszystkich, dzielenia się osiągnięciami na tym polu praktycznym. Dziękuję. Na razie medalu nie ma, ma pochwała wzrokowa, niech pani profesor wystąpi, pana prowadzącego. Szanowni państwo, oczywiście, że szkoła nie wzbudzi w dziecku tej tkliwości, która leży u podstaw przeżywania własnej tożsamości regionalnej. Nie wzbudzi tego. Ale pomysł pana dyrektora, żeby rodziców edukować, wydaje mi się karkołomny z tego powodu, że oni też powiedzą chudz mi ta chudz. Inaczej proponuję na koniec. Sprawmy, aby dzieci zaczęły pytać rodziców w domu i rozwijać to, czego dowiedzą się w szkole, bo to jest droga powrotu. Dziękuję. Ja od siebie powiem tyle. Przekaz, rest, jakby odnowienie tego międzypokoleniowego
przekazu wartości i treści tej kultury symbolicznej, która wydawała nam się, że umarła, jest możliwy i potrzebny. Wieś taka, jaka jest, nie chce być kulturalną pustynią, a młodzi ludzie zamieszkujący ją, ci, którzy wybrali ten los i nie zamierzają emigrować, nie chcą być ludźmi znikąd. Pomóżmy im, proszę Państwa, w tym dziele. Czasem musimy spróbować pokochać naszą ziemię, nawet jeśli ona jest taka, jak Niemen śpiewał, terra deflorata, zgwałcona, zniszczona. Jak Państwo widzą, ja nie jestem w stroju ludowym, bo i moja tożsamość jest złożona, ale to nie znaczy, że nie można pokochać miejsca, w którym się jest. A propos Zagłębia, strona ciećmoki.pl. Chodzimy czasem eksperymentując jak po stawie posypanym śniegiem. Wiemy, czym się ta piękna wędrówka może skończyć, ale czasem trzeba ją podjąć. I myśl pesymistyczno-optymistyczna. Czasem język się traci jako składnik kultury, ale jeśli dostatecznie mocno przylgniemy do miejsca i do treści i do pozytywnego wartościowania tej przeszłości, to droga Irlandii nie musi być drogą tragiczną. Oczywiście gdzieś zieje jakaś wielka pustka po tym, że większość Irlandczyków nie mówi rdzennym celtyckim językiem irlandzkim, ale czy kultura irlandzka zwiędła i nie jest atrakcyjna? Zatem wszystko ma... Kij ma dwa końce, a dzwonek dzwoni. Moi ostomieli, dziękując, profesor. Proszę Państwa, z mojej strony pozwolę sobie tylko wzorem profesora Kąsia złożyć gorące podziękowania. Proszę Państwa, ja dzisiaj po raz pierwszy założyłem w życiu ten strój krakowski. To z mojej strony deklaracja pewna. Dziękuję bardzo. No i nareszcie wyzierocie jak chłop. Moi ostomieli, dziękując opiekunowi naukowemu, ale i dziedzinie jest nie kawaler. I naszym panelistom wczoraj jest roz, tak jak zacznął przytoczyć słowa księdza Tischnera. I z tą wiedzą, z tą dyskusją spróbujmy na nowo je odczytać. Być sobą to poczuć się wolnym na swojej ziemi. Zrozumieć i oswoić świat, w którym się żyje. Żeby móc dobrze pracować na tej ziemi, trzeba poznać jej przeszłość, zrozumieć ludzi i kulturę. Bez wczucia się i wniknięcia w tę kulturę nie zrozumie się ludzi ani siebie. Amen. Bóg zapłać wszystkim. Dziękujemy.